Witam panów na naszym spotkaniu roboczym, workshopie poświęconym zasadom pracy z dokumentami przy badaniu opozycji lat 70. i 80., że powiem tak ogólnie. Nie będę tutaj przybliżał tematu, bo wszyscy w tym temacie jesteśmy. Ja tylko przypomnę, że pomysł zorganizowania tego workshopu wyszedł po polemice, która rozpoczęła się w internecie po tekście pana Grzegorza Wołka dotyczącej genezy powstania Konfederacji Polski Niepodległej. Tekst ten ukazał się w książce Opozycja Demokratyczna PRL w latach 76-81. Ta dyskusja była bardzo burzliwa. Znowu wszyscy znamy jej przebieg, a ci, którzy nas oglądają, mogą sięgnąć do materiałów źródłowych na Histmagu, na portalu Histmag. Natomiast ewidentną koniecznością wynikającą z tej dyskusji było takie spotkanie na zasadzie wymiany poglądów workshopu dotyczące właśnie tego, o czym powiedziałem na początku, kwestii metodologicznych związanych z badaniem opozycji lat 77 i lat od 76 roku wzwyż i wykorzystania materiałów z archiwów służb. Bardzo dziękuję, że panowie przyjęli zaproszenie do tego spotkania i bardzo się cieszę również, że pan profesor Antoni Dudek zgodził się to dzisiejsze nasze spotkanie poprowadzić. Panie profesorze, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, cieszę się, że doszło do tego spotkania, bo myślę, że warto takie próby podejmować i one nie służą temu, żebyśmy tutaj doszli do jednomyślności, bo historii się nie tworzy i nie buduje przez osiąganie jednomyślności, tylko po to, żebyśmy mogli podyskutować o tym, jak widzimy dane zagadnienie, w tym wypadku historię Konfederacji Polski Niepodległej. I ja powiem jedno, dla mnie zawsze będzie tak, że poza tym, że są różne spojrzenia historyków na dany problem, to jest też inny podział, spojrzenie ludzi, którzy byli uczestnikami wydarzeń i tych, którzy przychodzą po latach i opisują. I tutaj moim zdaniem, ja to z własnego doświadczenia przerabiałem wielokrotnie, tutaj właściwie moim zdaniem spójność jest niemożliwa. Dlatego, że zawsze ktoś, kto jest uczestnikiem wydarzeń, będzie patrzył z innej perspektywy niż ten, który je po latach odtwarza. Proponuję, żeby nasza debata miała charakter dynamiczny, co oznacza, że będę prosił o zwięzłe wypowiedzi, co umożliwi kolejne polemiki i riposty. Chciałbym jako pierwszemu oddać głos panu Grzegorzowi Wołkowi, którego publikacje wywołały spór i krytykę, żeby w zwięzły sposób przedstawił swoje podstawowe ustalenia dotyczące historii Konfederacji Polski Niepodległej, nad której monografią pracuje. Proszę bardzo, panie Grzegorzu. Dziękuję bardzo. To tak, proszę państwa, żeby nie przedłużać, no to wszyscy wiemy, jak wygląda stan badań na temat KPN-u. No, do tej pory przez wiele lat mieliśmy do czynienia tylko z publikacjami albo propagandowymi, no tutaj duet Reniak i Rehan się kłaniają przede wszystkim, lub z publikacjami pisanymi przez samych konfederatów, no tutaj książka Adama Słomki, no czy też po części bardzo dobry wywiad Rzeka przeprowadzony przez dwóch tutaj z obecnych panelistów, z Leszkiem Moczulskim, przez długie lata pozostawały jedynymi źródłami wiedzy o KPN-ie dostępnym szerszemu gronu. No przez ostatnie lata no tutaj ta sprawa ruszyła i czy książki popularne, które napisał Perzyna Zanuszem, czy właśnie historia krakowskiej konfederacji opisywana przez panów Gawlikowskiego i Lewandowskiego, no ten stan rzeczy jakby rusza do przodu. Niemniej jednak wydaje mi się, że takich cząstkowych publikacji, które by pozwalały napisać w miarę solidną i pełną monografię KPN-u, no jest w dalszym ciągu niewystarczająco. I no ja się z tym problemem stykam, pracując nad całościową monografią niemal cały czas, bo tak naprawdę takich książek jak chociażby dr Małgorzaty Chomy-Usińskiej, która bardzo dobrze opisywała środowiska opozycyjne na Lubelszczyźnie w tej dekadzie przedsierpniowej, no jest w dalszym ciągu bardzo mało i o ile
W przypadku KPN-u tutaj pewną pomocą służyć może tompon konferencyjny, który powstał po konferencji w 2009 roku zorganizowanej w Krakowie. No to jednak tego brakuje i też zastrzegam, że książka, nad którą pracuję, w moim odczuciu, już teraz mogę to Państwu powiedzieć, no nie wyczerpie tematu i być może za kilka lat, kiedy już ten stan badań się rozwinie na temat opozycji, możliwa czy wręcz konieczna będzie jakaś weryfikacja tych moich ustaleń. Na tą chwilę jakby główne problemy badawcze przy opisywaniu KPN-u, które ja widzę i wydaje mi się, że poniekąd z tego wynikają często, no tutaj część zarzutów przynajmniej w stosunku do tekstów, które ogłaszam drukiem, też wynika z tego, że no KPN jak i cała opozycja wytworzyła oprócz źródeł powszechnie dostępnych typu oficjalne oświadczenia i prasa, no mało źródeł własnych, które by pozwalały odtwarzać funkcjonowanie KPN-u od kuchni. I no tutaj siłą rzeczy no takich archiwów prywatnych, jak chociażby archiwum Krzysztofa Króla, czy odnalezione przez panów w Krakowie archiwum KPN-u krakowskiego ze stanu wojennego Andrzeja Izdebskiego, no jest bardzo mało. I no siłą rzeczy musimy się posiłkować dokumentami wytworzonymi przez SB lub wywoływać źródła. No i dokumenty SB i źródła wywoływane no, tutaj stwarzają różnego rodzaju problemy. No i historyk staje przed trudnym zadaniem weryfikacji tego i wydaje mi się, że też dla wielu czytelników problemem jest też zauważenie różnic pomiędzy różnymi rodzajami dokumentów SB. No, czymś innym jest donos agenturalny, który no, wymaga dodatkowej i bardzo ostrej analizy, a czymś innym jest na przykład stenogram jakiegoś wystąpienia, no, przykładowo Leszka Moczulskiego podczas jakiegoś publicznego spotkania, który no, tutaj, czy komunikat z obserwacji biura B, które są źródłami w miarę wiarygodnymi, no tutaj kwestia tajnych współpracowników i ich donosów wymaga dużej ostrożności i jak sami Państwo wiedzą, no ja w swoich tekstach niezmiernie rzadko odwołuję się do tej kategorii źródeł. Już bardziej się posiłkuję dokumentami tworzonymi na wyższym szczeblu, które są mniej udolnie lub bardziej weryfikowane przez funkcjonariuszy. Natomiast, żeby nie ograniczać się tylko do kwestii materiałów SB, no tutaj to też jest problem szerszy i nie dotyczy tylko KPN-u, że jednak bardzo często ta rozmowa o opozycji sprowadza się tylko do tego aspektu agenturalnego czy właśnie inwigilacji ze strony SB. A tak naprawdę to jest problem w moim odczuciu może nie całkowicie drugorzędny, ale jednak są ważniejsze kwestie, nad którymi należałoby się pochylić. No, w przypadku KPN-u z pewnością takimi kwestiami jest odtworzenie stosunku do KPN-u innych ugrupowań opozycyjnych, a także stosunek PZPR do KPN-u, który jest no, de facto chyba najważniejszym zagadnieniem przy ocenianiu nie wiem, znaczenia tej organizacji, jej programu, sposobu działania. Oczywiście ten stosunek się zmieniał. Były momenty w historii Konfederacji, kiedy no, była z perspektywy władz dość poważnym zagrożeniem. Tutaj na przykład okres Solidarności może być takim przykładem. I problem polega na tym, że tak naprawdę do tego mamy źródeł bardzo mało. Źródeł partyjnych nie mamy prawie w ogóle i odtworzenie tego jest dość ciężkie. Przy problemie inwigilacji, no ja tutaj formułuję dość ostre tezy. Przyznam się szczerze, że ten tekst, który wywołał taką dyskusję, on był pisany kilka lat temu i pewne tezy uległy przewartościowaniu z mojej strony. Dzisiaj pewnych rzeczy bym nie napisał aż tak ostro. No to też jest jakby urok pracy historyka, że w myśl wgłębiania się mocniej w temat, no te nasze tezy, które zakładamy i próbujemy weryfikować, no ulegają zmianie. Natomiast no, chciałbym podtrzymać, że z KPN-em, jeżeli chodzi o problem KPN, ASB, no, problem jest podstawowy, jeżeli chodzi o okres pierwszy tego legalnego funkcjonowania Konfederacji, gdzie jednak ten problem agentury jest dość zauważalny i on dość mocno jakby rzutuje
może nie na funkcjonowanie samej Konfederacji, bo tutaj aż tak wysoko postawionych agentów nie było, żeby mogli wpłynąć na linię programową organizacji. Niemniej jednak oni byli na tyle wysoko ulokowani w jej strukturach, że no, posiadali dość dużą wiedzę o planach i zamierzeniach KPN-u. Przykładowo dokumenty programowe, które zostały ogłoszone 1 września 1979 roku, Służba Bezpieczeństwa miała już na początku sierpnia tego samego roku, czyli to też nie jest tak, że SB nic nie wiedziała. No, wiedziała dość dużo, no, ale to po części wynikało też z tego, że KPN wtedy funkcjonowała jawnie. Też problemem jest tutaj jakby dobór ludzi, bo o ile na przykład w przypadku KOR-u możemy mówić o tym, że KOR tworzyły środowiska różne, ale one wewnątrz siebie były w miarę zwarte, no to tutaj jednak w KPN-ie sporo osób w tym okresie jawnej działalności przychodziło no de facto znikąd. Były takie przypadki, no nie wiem, na przykład Marek Lachowicz, który przez pewien czas był dość ważną postacią w Konfederacji, tak naprawdę no pojawił się jako osoba no nieznana w środowisku warszawskim, nieznana nawet w środowisku szczecińskim zbyt mocno, a tutaj no powierzano mu dość poważne zadania i dzięki temu SBC odnosiła wymierne korzyści. No, przykładowo zaznaczę, że podczas pielgrzymki papieskiej dzięki działalności Lachowicza SB przejęła 90% ulotek i gazety, które miały być konfederackich, które miały być wtedy kolportowane. I to jest problem, z którym się należy zmierzyć. Natomiast nie popadałbym tutaj w taką skrajność i wydaje mi się, że nikt z poważnych historyków nie twierdzi, że KPN była kontrolowana od początku do końca. To jest bzdura, która nie odnajduje potwierdzenia w żadnych materiałach archiwalnych. Ale jednak no, problem istnieje i tutaj no, trzeba się z nim zmierzyć w miarę delikatnie i rzetelnie. Moim zdaniem ten problem agentury po stanie wojennym paradoksalnie zostaje dość mocno rozwiązany, bo działalność konspiracyjna wymusiła w przypadku Konfederacji jednak bliższą współpracę osób, które musiały mieć do siebie większe zaufanie. I to na przykład w panów książce Gaz na ulicach widać doskonale, gdzie te środowiska oddolne tworzone powstają właśnie bardzo mocno w oparciu o więzi społeczne, o ludzi, do których się ma zaufanie. I tutaj oczywiście no, zdarzają się przypadki tajnych współpracowników, ale to są raczej ludzie będący na uboczu i to nie jest jakby regułą, że w każdej z tych grupek, która jakby tutaj czuje związek z Konfederacją, udaje się zainstalować tajnych współpracowników. Tak nie jest. Tylko że z drugiej strony jakby ta niszowość, owszem, uniemożliwia w wielu aspektach kontrolowanie organizacji przez SB, czy jakby próby wiedzy, co się tam dzieje. Tylko że z drugiej strony musimy też zauważyć, że KPN po stanie wojennym no jakby w zasadzie do 87 roku, 6, jak przywódcy wychodzą z więzień, no ma problem z otworzeniem ogólnopolskich struktur. No Gazeta Polska zaczyna wychodzić z powrotem, jedyne ogólnopolskie pismo, dopiero w 87, więc to też jakby pokazuje, że no tutaj stan wojenny bardzo mocno przetrzebił. Oczywiście ci ludzie się też bardzo mocno zmienili. No, środowiska tworzące Konfederację w roku 79, już w tym 86-7 bardzo dużo z tych osób się wycofało z działalności KPN-owskiej. Kończąc wątek agenturalny, czy generalnie inwigilacji SB, no sama SB miała świadomość tego, że wie pod koniec PRL-u bardzo mało. Jest takie wystąpienie generała Dankowskiego na naradzie w końcem 88 roku, który mówi wprost, że my nic nie wiemy, co się dzieje w KPN-ie i musimy tam wprowadzić agenturę. I wydaje mi się, że to są pozytywne wnioski płynące tutaj jakby z badania dziejów Konfederacji. Musimy o tym pamiętać, ale też pamiętajmy o tym, że to jest wątek poboczny. Prosty konkret na sam koniec mojego wystąpienia. Gdy Leszek Moczulski wyjechał za granicę i miał taki objazd po krajach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych, kierownictwo SB bardzo mocno się zastanawiało nad tym, żeby go do kraju z powrotem nie wpuścić.
i to zostało zablokowane. Możemy tutaj domniemywać z dużym prawdopodobieństwem, że na szczeblu partyjnym ktoś po prostu w KC musiał podjąć taką decyzję, że nie, jednak Moczulskiego z powrotem do kraju wpuszczamy, bo no SB już miało prawie że wypracowane procedury, w jaki sposób ten powrót zablokować, mimo tego nie zrobiono. I myślę, że na tym ten wstępny skończę. Dziękuję bardzo, panie Grzegorzu. Ja powiem tak, to cieszę się z pana deklaracji, że nie zamierza pan swoją książką wyczerpać tematu, bo ja nie kryję, że boję się historyków, którzy wierzą, że ich dzieło jakiekolwiek i czegokolwiek dotyczące wyczerpie temat. I myślę, że pan Grzegorz zarysował zasadniczą kwestię, która wywołała polemiki, a więc kwestię zakresu kontroli czy inwigilacji KPN przez Służbę Bezpieczeństwa. I teraz proponuję, żeby głos zabrał pan Mirosław Lewandowski, który najobszerniej polemizował z tezami pana Grzegorza Wołka. Także proszę bardzo. Bardzo dziękujemy za zaproszenie do udziału w tej dyskusji. Tutaj pan profesor Dudek mówił o dwóch perspektywach badawczych, perspektywach patrzenia na historię, badacza i uczestnika. Nie czujemy się, ja się nie czuję, Maciek sądzę też nie czuję się tym, który patrzy na historię KPN-u czy opozycji z tego czasu z perspektywy uczestnika. Mamy nadzieję, że jesteśmy to postrzegani również jako badacze, aczkolwiek ludzie, którzy prowadzą tę działalność poza instytucją. Jeżeli chodzi o to, o czym mówił kolega Grzegorz Wołk, no jednak mocno stonował tezy artykułu, który został opublikowany na Histmagu. Ja pragnę zwrócić uwagę, że jednak główna teza, która została postawiona na Histmagu, wyrażona, to nawet nie była insynuacja, bo w wielu publikacjach IPN-u mamy do czynienia z takimi insynuacjami, to znaczy puszczamy informację, nie bardzo wiadomo, co ta informacja oznacza, ona jest negatywna, jest to pewien smród, puszczamy informację i nie komentujemy jej. Ja dam przykład. Dwa teksty bardzo poważne IPN-u dotyczące Konfederacji Polski Niepodległej, jedno w tym siedmiotomowym zbiorze o Solidarności, a drugi tekst publikowany w biuletynie IPN-u o Konfederacji zaczynał się informacją, że Leszek Moczulski w latach 48-50 był członkiem PPR, potem PZPR. Bez komentarza. No, ja przepraszam bardzo, ale to jest właśnie insynuowanie. Jaki związek jest między przynależnością Leszka Moczulskiego jako 18-20-letniego chłopaka w czasach stalinowskich, jego działalnością, przynależnością do PPR i PZPR, a tym, że w 79 roku powstała Konfederacja Polski Niepodległej, która, jak to opowiadał świętej pamięci profesor Kurtyka, rzuciła Moskwie wyzwanie. Jaki jest związek? No i tu mamy, uważam, modelowy przykład insynuacji. To znaczy puszczenie szczura, puszczenie informacji, która jest negatywna, no trudno, żeby przynależność do PZPR-u oceniać pozytywnie, bez komentarza i, prawda, przechodzimy dalej. Uważam, że ten sposób pisania historii jest bardzo zły. Uważam, że obowiązkiem historyka, to trudno, jest jak gdyby absurdem, nie mam zamiaru pouczać w tym miejscu i w tym gronie, ale przecież obowiązkiem historyka jest zrozumieć sytuację i wytłumaczyć ją. Jeżeli jakiś fakt jest nieistotny albo tak sądzę, że ten fakt przynależności Moczulskiego do PPR-u w 48 jest nieistotny, po prostu nie, to rozumiem, że po prostu o tym nie piszemy. Albo jeżeli uważamy, że to jest istotne, staramy się wytłumaczyć, jakie to ma znaczenie. Natomiast w tekście Grzegorza Wołka na Histmagu Grzegorz Wołk poszedł dużo dalej. Dlatego, że tam już nie było insynuacji. W tekście na Histmagu było jasne postawienie tezy, że Konfederacja Polski Niepodległej była przez bezpiekę, była założona przez bezpiekę, bo dla bezpieki lepsze było, aby istniała tego typu koncesjonowana opozycja niepodległościowa, niż żeby powstała autentyczna. To jest tam wyraźnie napisane. No i to już jest rzecz, nad którą trudno przejść do porządku dziennego. To przede wszystkim tego się nie da udowodnić, a po drugie, nie podjęta została żadna próba udowodnienia tej tezy, że Konfederacja Polski Niepodległej była przez bezpiekę założona, prowadzona po to, żeby nie było autentycznej działalności. Ja myślę, że jeżeli historyk, badacz tamtego okresu opisuje zwłaszcza opozycję przedsierpniową, była taka bardzo ciekawa dyskusja chyba z 10 lat temu w IPN-ie, publikowana w biuletynie z udziałem
pana profesora Friszka, ale tam jeszcze było kilka innych osób, dotycząca właśnie opozycji przedsierpniowej, inwigilacji jej przez bezpiekę. To zostało potem opublikowane. Pamiętam, że ta dyskusja zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. I tam były podane wszystkie okoliczności czy specyfika działań przed sierpniem, która powodowała, że ta garstka ludzi, tam pamiętam był spór, czy to było kilkaset, czy to było kilka tysięcy ludzi. Może tylko doprecyzuję, że to było na łamach Pamięci i Sprawiedliwości. Przepraszam. Bardzo przepraszam, że nie podałem precyzyjnie źródła. Z tym zresztą w ogóle będzie tutaj problem, no bo nie jesteśmy obstawieni materiałem źródłowym. Nie bardzo też zresztą byłoby jak tutaj co chwila sięgać i cytować. Ludzi, którzy podejmowali działalność opozycyjną przed sierpniem, była garstka. To byli ludzie całkowicie wystawieni na talerzu Służby Bezpieczeństwa. W pełni każdy z nich, liczba bezpieczniaków w Polsce była przecież dużo większa niż ludzi zaangażowanych w opozycję w tym czasie, bo to się po sierpniu zmieniło. Ale w tym czasie taka była sytuacja. Jeżeli teraz historyk mówi, że powstaje jakaś grupa opozycyjna, Ropcio, funkcjonuje, w ogóle sam fakt, że ona powstała, sam fakt, że udało się zwołać konferencję prasową 25 marca, tam doręczono pisma, to już to jest przecież swego rodzaju cudem. My wiemy, jak wyglądało założenie Ruchu Młodej Polski dwa lata później, kiedy bezpieka całkowicie to sparaliżowała i do żadnego ogłoszenia czy proklamowania nie doszło, prawda? Podobnie założenie KPN-u 1 września 79. Grzegorz Wołk powiedział, że bezpieka miesiąc wcześniej miała te dokumenty. No, one były jawne, prawda? Zostały ujawnione. To niczym nie świadczy. Wyraźnie z zebranych źródeł wskazują, że bezpieka chciała nie dopuścić, żeby KPN powstała. Wszystkich zamknęła. Nie tylko Moczulskiego. Z Krakowa przyjechało ileś tam osób, z czego kilka ewidencjonowanych jako TW. Wszyscy zostali zamknięci. Palczewski, Roma Kalstachniewicz, Gąsiorowski ewidencjonowany jako TW, Dropiowski rejestrowany jako TW. Wszyscy zostali pozamykani. A jednak Nina Milewska ten dokument ogłosiła. Czy to jest sukces bezpieki, czy porażka? Mnie się wydaje, że... I teraz jeszcze wracam do tej obecności... Grzegorz Wołk podał w swoim tekście, że tam pewna liczba agentów, członków założycieli Konfederacji była rejestrowana przez bezpiekę jako tajni współpracownicy. Nawiasem mówiąc, ta informacja była nieprawdziwa, bo jak się okazało, przynajmniej jedna czy kilka z tych osób była ewidencjonowana później, ale nie w momencie, kiedy... Dokładnie pamiętam Małgorzata Potocka, czyli TW Andrzej, tak? Sowieska, tak jest. Dziewczyna Hala, tak jest. Była ewidencjonowana jako TW, ale później ją właśnie po 1 września bezpieka namierzyła, potem ją osaczyła, potem ona została zwerbowana. Nie wypowiadam się, czy rzeczywiście to była realna współpraca, czy nie. No ale jeżeli piszemy, że była pewna liczba tajnych współpracowników 1 września, no to bądźmy precyzyjni. Ale teraz dalej. Obowiązkiem historyka, tak jak to jest przecież oczywiste, mi się wydaje, jest zrozumienie tej sytuacji. Dwa lata wcześniej powstało Ropcio. Działało przez dwa lata jawnie, na talerzu bezpieki. Bezpieka ich osaczała. W Szczecinie tam ten Lachowicz, tam innych, prawda, złapała. W Krakowie na 10 uczestników Ropcio trzech było ewidencjonowanych jako TW-si, prawda? No podobnie było w różnych innych ośrodkach. Czy teraz może nas zdziwić, i Ropcio działał jawnie, czyli tutaj przenikanie agentów do Ropcio to nie był żaden problem. Tutaj kolega Grzegorz Wołk powiedział, że tam Lachowiczowi dano jakąś bibułę, to wpadło w ręce bezpieki. Jeżeli komuś się wydaje, że w tym czasie było pełno chętnych ludzi i wybrano Lachowicza, akurat agenta, a można wybrać było 30, którzy nie współpracowali i byli pewni, to jest w mylnym błędzie, jeżeli komuś się tak wydaje. I teraz jak można pisać historię KPN-u czy jakiejkolwiek innej opozycji z tego okresu, abstrahując od tego kontekstu, prawda, od realiów, w jakich ci ludzie działali. Trudno się dziwić, że po dwóch latach, jak doszło do rozłamu w Ropcio, bezpieka mówi, część agentów idzie, prawda, obstawia Czumę, część agentów obstawia Moczulskiego. Jest taki dokument bezpieki, który tej sprawy dotyczy. Zresztą tam większość jest skierowanych na Moczulskiego. O czym to świadczy? Czy to jest dowód, że oni Moczulskiego, że oni tej opcji Moczulskiego ją lekceważyli, czy też, że się jej bali, prawda? No obowiązkiem historyka jest udzielenie odpowiedzi na to pytanie. Jeżeli potem mamy członków założycieli KPN-u, 30 parę osób, na końcu 50, wśród nich znajdujemy pewną liczbę osób ewidencjonowanych jako tajni współpracownicy.
to historyk, który zna cały kontekst, to dla niego ta sytuacja jest oczywista. Garstka ludzi, którzy prowadzą legalną działalność od 1977 roku na talerzu bezpieki, osaczeni przez agentów Służby Bezpieczeństwa, mimo to są w stanie założyć jawną partię polityczną, która rzuca Moskwie wyzwanie, mimo tego, że w ich szeregach uda się bezpieki przemycić jakichś tajnych współpracowników. Czy to jest dowód, że Konfederacja była koncesjonowaną opozycją, która dzięki, i to w planach bezpieki było tak, że dzięki temu prawda, realna, prawdziwa opozycja nie musiała powstać, bo tutaj prawda, powstała ta koncesjonowana? No to jest... To nie jest teza mało przekonująca, którą Grzegorz Wołk postawił w swoim tekście, tylko ja twierdzę, że to jest teza kłamliwa. I dziwię się, już kończę, dziwię się, że ktoś, kto, bo to jest przecież, to nie był tekst mówiony, to był tekst publikowany, że ktoś dopuścił do publikacji takiego tekstu, takiej tezy, bo ona będzie żyć swoim życiem i jeszcze za 10, za 15 lat ktoś będzie się na tą tezę powoływał jako na publikację naukową. A to jest po prostu kłamstwo. Dziękuję bardzo. Ja jednak chciałbym zauważyć, że na ile ja przypominam sobie ten tekst, to tam sformułowanie koncesjonowana opozycja pod adresem KPN-u nie pada, więc ja bym proponował, żebyśmy się jednak trzymali ściśle tego, co Grzegorz Wołk napisał, bo ja się zgadzam z oceną pana Lewandowskiego, że on dzisiaj w swoim wystąpieniu złagodził swoje tezy, ale też myślę, że pan Mirosław Lewandowski nieco bym powiedział, wyostrzył nawet bardzo znacząco tezy, które Grzegorz Wołk w tamtym tekście w Magu postawił. Ale to jest moja ocena. Teraz oddaję głos według kolejności zgłoszeń. Kto z panów? Pan Maciej Gawlikowski, proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Teza, nie wiem czy słychać, teza Grzegorza Wołka była zbliżona jednak do tego, co mówił troszeczkę, może to wyostrzył Mirek Lewandowski. Jestem w stanie to zacytować, mam to przed oczami, ale nie ma sensu. Nie ma sensu wdawać się w takie szczegółowe rzeczy. Ja, ponieważ polemiki z tekstem Grzegorza zamieściłem na Histmagu dwie. Wydaje mi się, że co wszystkie istotne kwestie w nich opisałem. Chciałem powiedzieć o rzeczy troszkę innej. W momencie, jak dostaliśmy zaproszenie na to dzisiejsze spotkanie, jego tytuł brzmiał, jak opisywać historię KPN. I muszę powiedzieć, że jak przeczytałem ten tytuł, to trochę się zdziwiłem. Znaczy uznałem, że jest to albo żart, albo jakaś intelektualna prowokacja. Bo no jak opisywać historię KPN-u? Tak jak w ogóle historię. Tak samo jak historię Legionów Rzymskich, Majora Ognia, NZS-u, po prostu rzetelnie, uczciwie, konfrontując źródła, nie opierając się wyłącznie na doniesieniach tajnej policji. Po prostu, to jest chyba rzecz oczywista, jak pisać. Natomiast problemem jest w ogóle, czy pisać, jak sądzę. Ponieważ Instytut Pamięci Narodowej, działający lat ponad 13, instytucja niezwykle przeze mnie szanowana i zasłużona, niewątpliwie, w kwestii pisania historii KPN-u daje potężną plamę. Czy dotychczas nie powstało żadne rzetelne, monograficzne opracowanie dotyczące jakiejkolwiek struktury KPN-u, nawet w Pcimiu Dolnym. Ja już nie mówię o monografii całości. I tu jest pewna groźna sytuacja, którą wydaje mi się, znaczy ktoś wymagając od Grzegorza, młodego historyka, który dopiero jest na początku swojej kariery zawodowej, wymagając od niego, żeby napisał monografię KPN-u całego, wpuszcza jego instytut na potężną minę. Ponieważ bez badań regionalnych nie da się tego zrobić. Ten człowiek po prostu, nawet gdyby był geniuszem, nie jest w stanie tego zrobić. Nie jest w stanie tego zrobić dobrze i rzetelnie. Widać to po tych fragmentach. Co te tezy się zmieniają. Grzegorz się zastrzega, że po paru latach trzeba będzie weryfikować. No jeżeli po paru latach trzeba będzie weryfikować te tezy, to jest to niewarte takiej roboty. To może lepiej zamiast tego zrobić rzetelnie i porządnie w tym czasie, rzetelnie opracować historię na przykład KPN-u warszawskiego, lubelskiego, katowickiego. Przez 13 lat działania KPN-u, IPN-u, dziesiątek czy setek historyków zatrudnionych w tej instytucji, dotychczas tego w ogóle nie zrobiono. Przykład pisania historii od góry mamy opracowania dotyczące, czy wypowiedzi różnych historyków dotyczące Solidarności Walczącej.
dopóki nie było opracowań regionalnych, bardzo częstą tezą było to, że Solidarność Walcząca była najmniej zinwigilowaną strukturą ze wszystkich opozycyjnych struktur, podziemnych struktur lat 80. Takie tezy bardzo poważni, porządni, rzetelni historycy formułowali publicznie. Powstały już monografie regionalne. Co się okazuje? Są oddziały SW, które w całości były sterowane przez bezpiekę. Albo tak obsadzone bezpieką, że skłócała porządnych ludzi działających, skłócała tak ze sobą, że zajmowali się głównie tym, a nie walką z komuną. W bezpośredniej bliskości Kornela Morawieckiego był człowiek rejestrowany jako tajny współpracownik do 1984 roku. I tak dalej, i tak dalej. Takie przykłady. Sam Kornel Morawiecki mówi, że jeden z oddziałów powołała bezpieka. Te przykłady można mnożyć. Tylko to właśnie, jak łatwo, pisząc to od góry, nie mając pojęcia o tym, co się dzieje na dole, jak łatwo popełnić potężny błąd. Te błędy nazywane są przez Grzegorza hipotezami badawczymi. Wymyślam sobie coś, totalną bzdurę, z mojego punktu widzenia. Nie ma na to dowodów. Złapany za rękę autor mówi, to jest moja hipoteza badawcza, tylko ona się może zmienić. Nie tak moim zdaniem należy pisać historię. Najpierw hipotezę trzeba zweryfikować, a potem to publikować. No, przez 13 lat hipotezę o rzekomych inspiracjach esbeckich KPN-u można było zweryfikować. I należało. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz o głos poprosił pan dr Grzegorz Waligura. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja przede wszystkim chciałem bardzo podziękować za zaproszenie tutaj do tej dyskusji, bo ta dyskusja jednak pokazuje, że historia KPN w jakiś sposób budzi zainteresowanie i to rzeczywiście, o czym mówił tutaj mój przedmówca, trochę za późno. To rzeczywiście jest tak, że jest to obszar bardzo zaniedbany z różnych powodów. Natomiast dzieje Konfederacji Polski Niepodległej są jednym z ważniejszych, można powiedzieć, elementów działania opozycji ze względu na pewien charakter programowy przede wszystkim tej organizacji. Trzeba przypomnieć, że Konfederacja Polski Niepodległej powstała w tym okresie jeszcze przedsierpniowym, który w dużym stopniu przełamywanie barier w tym okresie jakby wyznaczyło pewien zakres działalności również dla opozycji w latach późniejszych. Konfederacja Polskiej Niepodległej w momencie, kiedy powstała 1 września 1979, przełamała jakby takie dwie bariery. Pierwsza to jest bariera organizacyjna. Po raz pierwszy wystąpiła struktura opozycji, która była pomyślana jako partia polityczna. To jest rzeczywiście pewien nowum. To jest to, jakby na czym, co zostało po raz pierwszy przełamane i już jakby pewna bariera została przezwyciężona, a druga sprawa to jest kwestia programowa. To jest rzeczywiście pierwsza organizacja, która w swoich dokumentach programowych tak zdecydowanie wyodrębiła kwestie niepodległościowe. I to już choćby z tych dwóch powodów Konfederacja Polskiej Niepodległej rzeczywiście zasługuje na to, żeby poważnie się rozpocząć na nią poważne badania. Natomiast tutaj oczywiście odnosząc się do tego, co powiedział pan Lewandowski na temat tych tekstów, które rozpoczynały się od biogramu Leszka Moczulskiego i zaznaczenia, że był on w PPR-ze i PZPR-ze, to są oczywiście moje teksty, do których się tu przyznaję. Oczywiście tu przede wszystkim nie chodziło o jakieś instytucje, tylko też o pokazanie pewnych korzeni, z których, czy pewnej działalności, bo bardzo wiele osób, nie tylko po tej stronie opozycji, ewaluowało w różne sposób i osoby o korzeniach, czy byli członkowie PZPR, byli również w innych nurtach opozycji i też odegrali jakąś rolę. Natomiast to też nie jest to powód, żeby jakby ten fakt przemilczać. Myślę, że natomiast być może rzeczywiście przydałby się tutaj szerszy komentarz, co oczywiście taką uwagę przyjmuję. Jeżeli chodzi o samo badanie KPN-u, to przede wszystkim są tu trudności wielorakie, no bo KPN to tak naprawdę można wyodrębnić im kilka okresów. Jest ten pierwszy okres do 80 roku, który można powiedzieć jest w miarę najprostszy do zbadania.
Ale okres 81-81, czyli okres Solidarności, to już jest tak naprawdę bardzo z jednej strony żywiołowy przyrost osób, sympatyków KPN-u, również to jest cały, pojawia się problem Komitetów Obrony Więzionych za Przekonania. Z kolei po 13 grudnia jest to okres różnych grup, które często też pod innymi nazwami niż Konfederacja Polski Niepodległa, wywodzące się z KPN-u, czy jakby mające pewne korzenie, podejmowała różnego rodzaju działalność opozycyjną. I to są to rzeczy bardzo rozproszone. I to rzeczywiście jakby ogarnięcie tego przez jedną osobę, tutaj w tej chwili pana Grzegorza Wołka, który się tego zadania podjął, jest zadaniem rzeczywiście bardzo ciężkim, trudnym i karkołomnym. Zwłaszcza, że też mamy tutaj bardzo różny materiał źródłowy. No i jest wreszcie ostatni okres jakby najbardziej dynamicznego rozwoju Konfederacji Polski Niepodległej, okres 86-89 i oczywiście późniejszy. I oczywiście bardzo, ja się bardzo cieszę, że z jednej strony jest inicjatywa pana Grzegorza Wołka, który jednak mimo wszystko podjął się prowadzenia tych badań, a z drugiej strony pojawiają się inicjatywy oddolne przez byłych uczestników tego ruchu, czy tej partii, którzy również podejmują bardzo ciekawe badania i myślę, że to na pewno, a przy okazji, jeżeli towarzyszy temu pewien spór, to oczywiście pozwala poznać nam lepiej dzieje Konfederacji Polskiej Niepodległej. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o tą kwestię zasadniczą, która rzeczywiście pojawiła się w tekście pana Grzegorza Wołka, z tego sformułowania dotyczącego założenia, jak tutaj powiedział mój przedmówca, według mnie tam nie pada takie sformułowanie, tylko pada sformułowanie kontrolowania KPN-u przez bezpieko, no rzeczywiście jest zdecydowanie tutaj za mocno jakby postawione. I znaczy to, w tym tekście została postawiona taka teza, że było to warunkiem tego, że Służba Bezpieczeństwa nie zgniotła Konfederacji Polskiej Niepodległej na początku, dlatego że byli tam ulokowani agenci. Ja tu chciałbym dodać, że generalnie była taka taktyka w ogóle działania Służby Bezpieczeństwa, że nie decydowano się nawet w organizacjach, w których nie było agentów, na przeciwdziałanie takie, żeby likwidować, tylko jakby obserwować i starać się w jak największy sposób mieć wpływ na tę organizację. I to dotyczyło wszystkich, także Komitetu Obrony Robotników, także Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, także Ruchu Młodej Polski. Mniej więcej zawsze była ta sama strategia Służby Bezpieczeństwa, żeby maksymalnie opóźniać powstanie, maksymalnie utrudniać działanie, natomiast nie decydowano się na żadne warianty, czy bardzo rzadko się decydowano na jakieś warianty procesowe, czy próbę jakby likwidacji opozycji w zarodku. I rzeczywiście jednym z, jakby, z takich przesłanek było to, że rzeczywiście jak powstanie jakaś organizacja, to przyciągnie ona pewną grupę osób, która dzięki temu będzie mogła być bardziej obserwowana, ale to dotyczyło jakby całej opozycji. I stąd myślę, że tutaj to sformułowanie pana Grzegorza Wołka było trochę niefortunne i za ostre, bo rzeczywiście mogło powodować takie skojarzenia, jak tutaj panowie mówili. Natomiast no, niewątpliwie rzeczywiście w tym pierwszym okresie w szeregach Konfederacji Polski Niepodległej rzeczywiście zostało tam ulokowanych sporo tych źródeł informacyjnych, natomiast też trzeba jasno powiedzieć, że o ile oni mieli istotny wpływ w informowaniu, to na ogół mieli drugorzędne znaczenie w podejmowaniu decyzji. No tu jednak Konfederacja Polski Niepodległej, zwłaszcza w pierwszym okresie, o głównych elementach programowych czy działalności decydował przede wszystkim Leszek Moczulski, ewentualnie wspierany przez Romualda Szeremietiewa i Tadeusza Stańskiego. To były osoby głównie podejmujące decyzje. Natomiast to rzeczywiście tutaj Konfederacja Polski Niepodległej, zwłaszcza przez kilka tych źródeł informacyjnych, można by jeszcze dodać inne, były to dobrze poinformowane źródła, które rzeczywiście dosyć precyzyjnie potrafiły powiedzieć mniej więcej, co się dzieje w centrali. Natomiast już od 80 praktycznie roku, kiedy ten ruch staje się bardziej zdecentralizowany, ta wiedza zaczyna być tak naprawdę marginalna. Zwłaszcza, że po okresie już aresztowania Leszka Moczulskiego tak naprawdę rozpoczęło się wiele inicjatyw lokalnych, o których po prostu ci tajni współpracownicy nie wiedzą. Oni referują mniej więcej tutaj dyskusje pomiędzy żoną Leszka Moczulskiego a Romualdem Szeremietiewem i Stańskim, natomiast no, jakby zupełnie nie wiedzą tego, co się dzieje w terenie. Zupełnie na przykład rozpoczęło się na przykład przecież powstanie
obszaru KPN w Katowicach, prawda? Przecież to jest inicjatywa zupełnie oddolna, bardziej wspierana przez Kraków niż inne oddziały. I to są te rzeczy, które są bardzo tutaj rozproszone w źródłach. Podobnie jak działalność KOWZAP-ów. To jest tak, że rzeczywiście z jednej strony mamy niby rejestry, czy jakieś odnotowane poszczególne KOWZAP-y, które powstały czy w miastach, czy na uczelniach, czy w jakichś większych regionach. Natomiast tak naprawdę trzeba pamiętać o tym, że już na tym etapie to rozpoznanie służb bezpieczeństwa jest znacznie gorsze, bo tak naprawdę jest po prostu za dużo już tych inicjatyw. O ile do roku 80, do sierpnia jest to łatwiejsze do ogarnięcia, to rzeczywiście po okresie już solidarnościowym, okresie solidarnościowym jest już znacznie trudniejsze do ogarnięcia, stąd też pojawia się znacznie więcej błędów, przeinaczeń i stąd jakby jest tak naprawdę badanie historii Konfederacji Polski Niepodległej staje się trudniejsze. Ono przede wszystkim wymaga dotarcia do osób, do wielu świadków wydarzeń, do których też jest ciężko dotrzeć, bo KOWZAP-y często powstały bardzo spontanicznie. Ludzie na przykład, którzy przewinęli się przez nie, nawet zajmowali czołowe role, odgrywali, no później na przykład w stanie wojennym się nie angażowali i jest jakby trudny z nim kontakt. I to rzeczywiście według mnie przekracza możliwości badawcze jednego historyka, nawet nie wiem jak najlepszego. I tu rzeczywiście można powiedzieć, że być może powinien powstać jakiś projekt takiego zbadania regionalnego. Po części miała to wypełnić konferencja krakowska, która była organizowana chyba w 2009 roku, natomiast to udało się tak bardzo połowicznie. Ja czytałem te teksty i no niektóre rzeczywiście były oparte na jednej teczce archiwalnej i na szczęście udało je się tam z tego tomu usunąć. Natomiast różnie bywało z tą rzetelnością różnych autorów. Natomiast zasadniczy właśnie problem to też jest mimo wszystko, co dotyczy praktycznie działań, znaczy w ogóle podejmowania badań nad opozycją, to jest cały czas za mały stopień uzyskiwania relacji. Myślę, że w przypadku Konfederacji Polski Niepodległej jest to rzecz bardzo, bardzo ważna, bo im dalej, tym ta organizacja wewnętrznie w poszczególnych regionach była coraz bardziej zróżnicowana i też o ile jeszcze dla okresu 79-80 jest możliwe odtworzenie jakby całości struktury na podstawie ulokowanych wysoko tajnych współpracowników, bo powiedzmy ta struktura jeszcze była w tym czasie dosyć słaba, to już począwszy od 80 roku tak naprawdę są potrzebne badania takie bardzo lokalne. To może tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Zanim oddam głos panu profesorowi Fryszkę, króciutka uwaga właśnie do obu moich przedmówców, czyli do pana Macieja Gawlikowskiego i do pana Grzegorza Waligury, bo tu właśnie pojawiał się ten postulat, żeby najpierw opracować historię regionalną, a dopiero później przystąpić do syntezy. To jest pewien historiograficzny ideał i tak się powinno robić, ale tak się niestety robi rzadko, bo żeby byli ci historycy regionaliści, no to oni muszą się pojawić. Musi być iluś ludzi, którzy chcą napisać historię regionalną i dopiero ktoś po latach pisze tą syntezę. Tylko jak powiadam, ten ideał jest rzadko realizowany, nie tylko w odniesieniu do KPN-u nie jest realizowany, ale właściwie z trudem mi jest podać przykład takiej wzorowej operacji, że najpierw się powstają te syntezy regionalne, a później całościowa. Problem polega po prostu na tym, że jest zawsze więcej tematów niż autorów i jest decyzją autora, w tym wypadku pana Grzegorza Wołka, że on chce pisać historię całej KPN-u, a nie na przykład, nie wiem, Warszawy, Katowic, czy jakiegokolwiek innego regionu. I on za to ponosi odpowiedzialność. Znaczy nie jest w IPN-ie i mam nadzieję nigdzie tak, że się komuś narzuca. A tutaj była taka sugestia, że właściwie no, powinien IPN narzucić, że najpierw napiszemy historie regionalne, a dopiero później ktoś zrobi tą syntezę. No więc czegoś takiego niestety nie da się zrobić, bo to by się kłóciło z zasadą wolności badań naukowych, po prostu. O ile my możemy programować, tak jest rzeczywiście decyzje Rady IPN i prezesa, kierunkujemy na przykład badania nad przedsierpniową opozycją, to w ramach tego kierunku nie narzucamy konkretnych bardzo tematów konkretnym autorom, bo to jest przeciwskuteczne. To by się źle kończyło. Więc wydaje mi się, że tu problem polega na tym, że zdarza się tak, że temat przerasta autora, ale tego się dowiadujemy dopiero po publikacji jego dzieła. Póki co pan Grzegorz Wołk swojej książki nie napisał, tym bardziej jej nie opublikował, więc czas pokaże, czy temat przerośnie autora, czy nie, byłoby moim zdaniem za wcześnie wyrokować. Proszę bardzo, głos ma profesor Andrzej Fryszkę.
proszę Państwa, znaczy, do tego ostatniego, to znaczy ja bym powiedział jeszcze dalej, to właściwie zawsze tak jest, czy to patrzymy na okres międzywojenny, czy na czas II wojny światowej, historii konspiracji, to jednak historię polityczną na ogół się odpisuje od góry, a nie od dołu. W gruncie rzeczy to jest ta druga perspektywa oddolna, która nawet przy takich, prawda, tematach jak, nie wiem, życie polityczne w Polsce II Rzeczypospolitej, to bardzo słabo jest opisane od dołu. Generalnie historycy piszą od góry i to jest też kwestia wynikająca i z bazy źródłowej, oczywiście zawsze góra ma większą bazę źródłową niż dół, ale też i z rzeczy zasadniczych. Jeżeli chcemy określić jakieś ugrupowanie, jakiś ruch polityczny, jego miejsce w historii Polski, a w gruncie rzeczy to jest celem każdego badania naukowego nad historią, no to jednak nie możemy nie opisywać góry, bo ta góra decyduje w pewnym sensie o biegu zdarzeń, o nie, dyskusjach ideologicznych i tak dalej. Więc to nie jest oczywiście głos przeciwko badaniom regionalnym, ale głos, który ma stwierdzić, że po prostu nie da się inaczej. Znaczy, ta góra musi być opisywana. A jak dół, czy województwa, czy regiony są opisywane, to oczywiście bardzo dobrze. Ale oczywiście nie da się tego zaprogramować i byłoby to zresztą przeciwskuteczne. I teraz do paru rzeczy, które tutaj zostały powiedziane oraz parę tematów ja bym chciał wywołać, jeśli można. Pierwszy głos polemiczny, czy właśnie nie polemiczny, bo myślę, że to nie jest kwestia polemiki, tylko może niezręczności sformułowań, do Grzegorza Waligury. To znaczy bezpieka w latach 70. nie tyle, że tak powiem, nie likwidowała powstających ugrupowań politycznych, że zamierzała przyjąć nad nimi kontrolę i coś tam robić z tym, tylko z przyczyn generalnych, prawda, one są właściwie określone już wiele razy, no chodziło o to, żeby, prawda, nie popsuć polskiej opinii na Zachodzie, to jest kwestia stosunków z Kościołem, to jest kwestia unikania różnych napięć politycznych, dążyła raczej do tego, żeby powstające ugrupowania polityczne no właśnie skłócić, zmarginalizować, żeby to wszystko rozlazło, rozpadło i przestało być groźne. W zasadzie nie podejmowała chyba, ja nic takiego nie widziałem, takich działań, żeby one stały się narzędziem działania bezpieki. To jest taka uwaga marginalna w gruncie rzeczy, ale chyba dosyć ważnej kwestii dotycząca, bo no właśnie, dotycząca też i poniekąd KPN. Ja też uważam i tu się zgadzam z tymi, którzy mówili, że tak, znaczy powstanie KPN-u nie było bynajmniej żadną inicjatywą bezpieki, ani ona nie wpływała na jej linię programową, na mechanizmy przywódcze, na strukturę organizacyjną, na hasła propagandowe. Bezpieka tego nie robiła. Nie wiem, czy miała takie zamiary, ja nie zauważyłem, ale na pewno tego takiego czegoś nie było. Natomiast z drugiej strony, tak jak tutaj było powiedziane, tak, miała ogromną wiedzę, przez agentów ulokowanych, prawda, w otoczeniu Leszka Moczulskiego oraz podejmowała działania, o czym tutaj mowy nie było, zmierzające do właściwie paraliżowania działalności, dosyć skuteczne. To właśnie w aktach jest dość szczegółowo opisana sprawa, na przykład doprowadzenia do załamania druku i druku nawet właśnie nie, załamania dystrybucji Gazety Polskiej, prawda? Bardzo skutecznie wiosną 80 roku przez agenturę doprowadzili do załamania dystrybucji Gazety Polskiej, ale nie druku właśnie, czyli Moczulski został z rachunkiem dla drukarni, a gazety nie było. Więc to były tego typu działania zmierzające do paraliżowania i właściwie niszczenia opozycji. Podobne działania zresztą podjęto wobec Czumy, prawda, z opinią też. Został, że tak powiem, bez numerów opinii, a za to z rachunkiem do drukarni. Za wydrukowany nakład. Więc to były tego typu manipulacje i myślę, że one sporo mówią w sumie, jeżeli się nad tym zastanowić tak generalnie, nad właśnie relacją między władzą a KPN. Tu nie było moim zdaniem żadnych, to chcę jasno, mocno jeszcze raz podkreślić, nie było czegoś takiego, że jakaś grupa we władzy czy bezpieka w ogóle grała na KPN jako strukturę, która miała jej coś dać. Nic takiego nie zauważamy w tych aktach bezpieki i innych aktach, bo właściwie
No ale w gruncie rzeczy tylko bezpieka zajmowała się opozycją, więc to są te akta najważniejsze. I tu może generalna uwaga taka do tych akt. Ja, mówiąc szczerze, no od ponad 10 lat pracuję na tych aktach bezpieki, w tematach dotyczących opozycji i ja muszę powiedzieć, że ja wysoko bardzo te akty oceniam. To znaczy oczywiście one są nierówno pokrywają te różne formy działań, czyli ta bezpieka nie wszystko wie, to jest jasne, czasem wie coś źle, co wynika, że tak powiem, z różnych przyczyn, ale generalnie, jeżeli mamy badać opozycję, a nie tylko z których się zresztą, tak nawiasem mówiąc, prawie nie bada, struktury aparatu władzy, o jawnej, oficjalnej, legalnej i tak dalej. Jeżeli mamy badać opozycję, to musimy, że tak powiem, bardzo intensywnie korzystać z akt bezpieki, bo ona to wszystko gromadziła na bieżąco. No i jasne, że konfrontować to, ile się da, z relacjami świadków. To jest oczywiście konieczne i zasadnicze. Kwestia metodologiczna, która czasem staje, co zrobić, jeżeli akta bezpieki mówią jedno, a świadek mówi drugie, na to pytanie ja szczerze mówiąc nie odpowiem, bo nie miałem takiego przypadku. Nie miałem takiego przypadku. Opisywałem dużo, jak Państwo wiecie, prawda, i w Anatomii Buntu, i w czasie KOR-u. Nie miałem przypadku, żeby, że tak powiem, przeprowadzona już krytyka dokumentu źródłowego została zakwestionowana co do jej, że tak powiem, prawdomówności przez kogokolwiek ze świadków. Więc oczywiście co innego jest interpretacja tego dokumentu, co innego jest, jest tego, że oni o czymś nie wiedzą, ale jeżeli tam jest coś zapisane, że ktoś się z kimś spotkał, czy był taki przebieg dyskusji, to w zasadzie, że tak powiem, nikt tego mi nie kwestionował. Proszę Państwa, z KPN-em to mamy taki problem. Prawdę mówiąc. To znaczy, ja się tutaj zgadzam z przedmówcą, że wyciąganie Leszkowi Moczulskiemu akurat przynależności partyjnej jako klucza do czegokolwiek jest bez sensu. Natomiast też zgadzam się z kolegą Waligurą, że jeżeli piszemy czyjś biogram, to nie możemy tego jakby nie zauważyć. No dobra, ja właśnie nie, dobra. No ale tak, teza jest ogólna. Oczywiście w przypadku Leszka Moczulskiego jest to postać w pewnym sensie fascynująca i bardzo źle, że nie próbowano no tak trochę obszerniej opisać tych jego działań, bo oczywiście tu bym zwrócił uwagę na jego publicystykę historyczną lat 60., bardzo ważna publicystyka historyczna lat 60. Nie zawsze, że tak powiem, jak zdążyłem zauważyć, wszyscy wiedzą, bo część to było pod pseudonimem, na przykład Więzi, jako Leszek Karpatowicz. Więc powiedziałem tak, znaczy to jest człowiek, który oczywiście jest w KPN-ie postacią centralną. Postać no nie wzięła się znikąd. Była obecna w życiu publicznym, a zwłaszcza w historycznym, czy w publicystyce historycznej, dyskusjach historycznych przez no, mniej więcej 20 lat, zanim, że tak powiem, powstał KPN. Natomiast Leszek Moczulski też szczerze mówiąc nie ułatwia opisania samego siebie, bo pewne, prawda, wątki, relacje, które on, prawda, składał również relacjonującym, również mnie, no budzą wątpliwości, mówiąc szczerze, interpretacyjne. Dotyczą zwłaszcza, mówię tutaj o tak zwanym nurcie niepodległościowym z małej litery, prawda? On na to duży kładzie akcent, dużo o tym mówił, źródłowo to się właściwie nie daje sprawdzić specjalnie, znaczy ja nic nie znalazłem, co by, że tak powiem, to źródłowo potwierdzało. Taka, bym powiedział, wiedza pozaźródłowa o sposobie funkcjonowania ludzi w tamtym czasie przeczy właściwie, żeby to było możliwe, ale sądzę, że w gruncie rzeczy wszystko polega na interpretacji tej sytuacji. I to jest rzecz ważna, bo to jest w gruncie rzeczy problem kształtowania się, czy istnienia lub nieistnienia pewnego środowiska, związków pomiędzy ludźmi, że tak powiem, stażu działalności nielegalnej, tak to nazwijmy wręcz, charakteru kontaktów z emigracją. Są to bardzo ważne wątki, które wymagają, że tak powiem, dobrego przyjrzenia się i dobrego zanalizowania, a bez
a bez źródeł, no to jest to bardzo trudne. No, a gdzie te źródła są? No nie wiem, nie wiem. Prawdę mówiąc, to rzeczywiście, jeżeli by to źródło próbować sprawdzić, to wymaga ogromnych badań w gruncie rzeczy nad środowiskiem no, oficerów Armii Krajowej, osób z przedwojennej elity, które też były inwigilowane i gdzieś może tam trafiać na jakieś ślady, prawda, ich kontaktów z Moczulskim, ale to wymaga dużych badań, co najmniej kilkudziesięciu, prawda, życiorysów różnych osób z tamtego pokolenia, a nie z KPN. Bo te kontakty z całą pewnością były, prawda, tylko czy one miały charakter badań naukowych, publicystyki, pozyskiwania źródeł, relacji i tak dalej, czy działań typu organizacyjnych. To jest dość istotne. Dalej, drugi punkt ważny, to jest kwestia chyba nie ulegająca wątpliwości, czyli tak zwanego nurtu niepodległościowego z dużej litery, którego, prawda, powstanie, że miało miejsce, wiemy. No i znowu wracam do poprzedniego wątku. Znaczy wiemy to, dość szczegółowo znamy, dzięki, że tak powiem, relacjom agenta, prawda, Ryszarda Zielińskiego. Te akta są znane, który notabene, niewątpliwie, też był znaczącym publicystą historycznym. I tego się nie da w żaden sposób zaprzeczyć, a nie ma sensu. Dalej. Jest problem rzeczywiście z Leszkiem Moczulskim i jego działaniami z lat 77-78. W gruncie rzeczy taki, że on jakby w stosunku do bezpieki zachowuje całkowicie inną logikę działania niż pozostałe nurty opozycji. To znaczy tak jak w zasadzie pozostała opozycja KOR, grupa Czumy i tak dalej, po pierwsze wystrzega się kontaktów z bezpieką jakichkolwiek, po drugie stara się, żeby nie wpuścić do siebie agenta. Nie zawsze się to udaje, ale taką mają intencję. Pilnują, żeby nie wpuścić do siebie agenta. To Leszek Moczulski w zasadzie podejmuje pewną grę z bezpieką, prawda? To znaczy jest to pewnego rodzaju gra, którą poświadczają te rozmowy z zimy 76 na 77, że jednak rozmawia z tym oficerem, prawda? I oczywiście nie są to rozmowy o charakterze agenturalnym, żeby to było jasno zrozumiałe. To jest swego rodzaju gra, w której on, jak sądzę, próbuje na tej linii, w tym kontakcie się czegoś dowiedzieć o intencji władzy, wybadać, że tak powiem, na co ta władza pozwoli, nie pozwoli, czego się można spodziewać, czego można się nie spodziewać. Prawda, rzuca ten taki, że prawda, że on by prawda, powielacz chciał dostać na przykład. I to są takie sondaże, takie macanie właśnie tamtej strony dla wyczucia, że tak powiem, jaki jest klimat, jakie są warunki. To oczywiście jeszcze raz podkreślam, nie ma nic wspólnego z żadną agenturalnością, bo zresztą on w czasie tych rozmów niczego im nie mówi ani o swoim środowisku, ani poza opiniami o Kuroniu bardzo ostrymi i tak dalej, nie mówi niczego, co realnie mogłoby KOR-owi zaszkodzić. Nawet jeżeli coś wie, to tego nie mówi. Więc to nie jest, broń Boże, gra agenturalna, natomiast jest to taka gra polityczna, która ma swoją tradycję, powiedzmy sobie. Ona ma swoją tradycję w PRL-u, podejmowana była przez wiele osób. W gruncie rzeczy zaczął Bolesław Piasecki, bo od tego w gruncie rzeczy chyba to się zaczęło. Potem różni ludzie, przeważnie właśnie ze środowisk katolickich, Janusz Zabłocki w pewnym momencie, tak, Niceski oczywiście. Nie chcę tu, że tak powiem, za dużo tych nazwisk zdawać, ale pokazuje, że to jest taki nurt, prawda, żeby tak zagrać z tą ewentualnie bezpieką. No dobrze, ale jakby przyjęło się, czy przyjęliśmy taką zasadę,
oceny, że takich rzeczy my nie akceptujemy. To znaczy, jako historycy, jako, że tak powiem, ludzie patrzący na tamtą epokę, nie akceptujemy takich gier z bezpieką. I słusznie, ale z drugiej strony, i to też chcę mocno powiedzieć, musimy się nauczyć odróżniać, co nie zawsze jest proste i nie wszyscy to chcą odróżniać, agenturalność od podejmowania pewnej gry. W przypadku Leszka Moczewskiego, nie KPN-u, bo wtedy już takiego czegoś nie było, nic o tym nie wiem, żeby takie coś miało miejsce. Natomiast w przypadku tego początku, prawda, no jest taka delikatna sytuacja. Jest druga sytuacja, bym powiedział, też trochę delikatna już po powstaniu Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. To są dość, więcej niż dość, to są intensywne rozmowy z Juliuszem Garsteckim. Nie wiem, czy panowie na to się natknęli w tych materiałach, ale to są rzeczywiście częste kontakty i duże rozmowy z Juliuszem Garsteckim, o którym opinia, że tak powiem, w środowisku tym opozycyjnym była jednoznaczna od wielu lat. Pytanie, po cholerę on z tym Garsteckim opowiadał się. Nie wykluczam, że ja go nawet o to kiedyś spytałem i on mi to tak powiedział, znaczy Moczulski, że to była taka próba z takiego kontrwywiadu. No dobra, może. To znaczyłoby to, że jakby kontynuacja tego, czym mówiłem poprzednio, tylko już nie z oficerem bezpieki, tylko z takim facetem, o którym wiadomo, że on jest z tą bezpieką powiązany, żeby wyczuć pewne rzeczy, żeby zasygnalizować w tamtą stronę pewne rzeczy. No, polityka też na tym polega, to jest polityka, że przeciwnikowi się pewne rzeczy sugeruje w pewnych sytuacjach. Granice, do których się mogę posunąć, wywołuje się pewne stany. To jest dopuszczalne w polityce oczywiście. Natomiast, no właśnie, pytanie o te metody i o jasność ich określenia. Tak, ja już kończę. Ostatnią rzecz, którą chcę powiedzieć, to znaczy ja się zgadzam z tym, co tutaj państwo mówili o tym okresie 80-81, że to wszystko, co ja do tej pory mówiłem, a co dotyczy elity politycznej, tego samego Moczulskiego, ewentualnie jego otoczenia, to właściwie traci na znaczeniu i traci w ogóle ta metoda działania politycznego czy organizacyjnego po sierpniu, kiedy powstaje wielomilionowy ruch. To się wszystko, że tak powiem, pojawia się mnóstwo inicjatyw spontanicznych, których nikt nie kontroluje, nikt tym ludziom nic nie może kazać. I rzeczywiście to jest niezwykle fascynujące, niezwykle trudne do badania. I obawiam się, że badania nad tymi komitetami obrony więzionych będą bardzo długo musiały trwać, będą skomplikowane, bo dotyczy właściwie to trzeba badać regiony Solidarności, poszczególne regiony, ich konkretną sytuację, układy personalne też często i tak dalej. Więc to jest ogromne badanie, ale nie ma tutaj potrzebne. Natomiast to, co moim zdaniem należy zbadać i co jest względnie proste, i w ogóle należało pomyśleć o publikacji, panie Grzegorzu, to moim zdaniem proces Moczulskiego. Proces Moczulskiego w 80-81 roku zwłaszcza, no zakończony już, prawda, po 13 grudnia, który właściwie stworzył, jak pamiętam tamten czas, bo ja już byłem dorosłym człowiekiem, młodym, ale dorosłym, to właściwie on spowodował ten proces, że każdy wiedział, kto to jest KPN, bo tak, to była mała grupowanie. Przecież do sierpnia, no to ci, co się opozycją interesowali, to wiedzieli, co to jest KPN i na czym to wszystko dokładniej polega. Natomiast w wyniku tego procesu, który był opisywany jednak w codziennych gazetach, to wiedzieli wszyscy. Wszyscy, znaczy, no, powiem wszyscy, dosłownie. I to ma znaczenie. I to, co on tam mówił na tym procesie, i jaka gra się wokół tego procesu toczyła. No i właśnie, ten proces przecież stymulował właśnie powstawanie tych komitetów obrony więzionych za przekonania w regionach. Ci młodzi ludzie do tego procesu się odnosili, dlatego tworzyli te grupy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja chciałbym tylko na marginesie tego, co mówił profesor Friszke, powiedzieć, że mam wrażenie, że o ile napisanie monografii KPN-u jest rzeczywiście bardzo trudnym zadaniem, to o wiele trudniejszym będzie napisanie biografii Leszka Moczulskiego, ale myślę, że taka powstanie, bo to jest na pewno postać na tyle ważna dla historii Polski i PRL-u i także III Rzeczpospolitej jej początków, że coś takiego znajdzie swego autora. Czy to będzie dobra biografia, czy niedobra, to czas pokaże. I ostatnią pierwszą rundę naszych głosów zabyka pan Marcin Kasprzycki. Proszę bardzo. Ja tylko krótko zacytuję to, co napisał Grzegorz Wołk, co wywołało taką dyskusję i spory. Duży stopień nasycenia agentami SB środowiska KPN, włącznie z zarejestrowanym w okresie 1969-77 Leszka Moczulskiego jako TW Lech, przynajmniej w fazie jego formowania, sugeruje, że komunistyczna władza i służby specjalne nie rozbiły tego ruchu w momencie tworzenia, tylko z powodu pewności, że jest on całkowicie kontrolowany. Wystarczyło to sformułować, miały prawo przypuszczać, i wydźwięk byłby inny, bo takie prawo miały. Z dobrym inwentarza przejmują stan posiadania członków ROPCIO, struktury KPN-owskie. Ale to się zaraz zmieni. No, Maćku, nie mów, że nie miały prawa takiego... Nie, przepraszam, wyjąć mnie wywołałeś, ja tylko głową kręciłem. Znaczy, najpierw trzeba by dowieść rzeczywiście, że nasycenie, to co napisał Grzegorz, że nasycenie agentami SB środowiska KPN było znaczne i że miało, że rejestrowanie w latach 69-71, a więc przez wcześniejszym okresie Leszka Moczulskiego jako TW Lecha, bardzo zresztą wątpliwe rejestrowanie, z tego jak się zna te dokumenty, to jest bardzo wątpliwe. Ale że to miało jakikolwiek znaczenie, jakikolwiek wpływ. Moim zdaniem ta teza nie została dowiedziona. Bez dowiedzenia tej tezy, wyciąganie z tego jakichkolwiek wniosków mija się z celem. Nie ma żadnego sensu. A pisanie, tak jak Grzegorz, że to rzekome nasycenie agenturą miało wpływ na to, że KPN nie został rozbity, że dosłownie zacytuję, mógł być to powód do ograniczenia najbardziej represyjnych kroków wymierzonych w KPN, czyli aresztowań i wieloletnich wyroków pozbawienia wolności. Ktoś, kto coś takiego napisze, to dowodzi, że nie zna historii KPN-u. KPN była najostrzej traktowaną organizacją ze wszystkich wtedy w latach 80-80. Bo ja bym... Ja przepraszam, ale prosiłbym, żeby polemiki mnie przekraczały. Ja, panowie, będziecie mieli jeszcze głos. Ja oddaję go panu Marcinowi Kasprzyckiemu. Mikrofon. Prawo przypuszczać. Ale to mówię, jest 79 rok, jesień. I to jest sytuacja dynamiczna. Wiadomo, jak swoją drogą zaufanie, jakim darzył Moczulski Gąsiorowskiego. Natomiast sytuacja zmienia się diametralnie w momencie wybuchu strajków, powstania Solidarności. W sytuacji, w której czołówka KPN-u zostaje aresztowana i wtedy jest, właśnie obawiając się tej radykalizacji poglądów programu Konfederacji, jest jakaś próba choćby cząstkowa wpływania, nie wiem, nie mówię w centrali, ale na przykład w Krakowie poprzez Gąsiorowskiego zawieszenia tej działalności. To spotkanie tam, na którym jest Kastachniewicz, ale próba jest. I co z tego? Zawieszają działalność, prawda? Oświadczenie jest, napierał na nie Gąsiorowski. I co z tego? Parę osób dalej kontynuuje działalność. Komuniści poprzez SB chcieli, nie wiem, pewnie chcieli zawieszenia działalności, żeby żadne dokumenty programowe, ulotki, manifesty pod szyldem KPN nie wychodziły na jaw, nie były upubliczniane, bowiem automatycznie po sierpniu przyciągało nowych członków. Stąd aresztowanie Bzdyla, stąd później Kowzapy, natomiast i stąd te właśnie w okresie jesienno-zimowym 80 roku zdecydowane działania bezpieki wobec ujawnionych, znanych i działaczy Konfederacji, więc tutaj nie ma żadnego sporu, bo tak było. Natomiast kwestia pisania, pewnie tak,
co powiedział profesor Friszke, historia polityczna, czyli cała ta manifest programowy, wszystkie te dokumenty, no to odgórnie. To jest metoda odgórnego pisania. Natomiast czym innym jest realna działalność Konfederacji Obszarów, akcji bieżącej, nie wiem, tworzenia struktur, organizowania bazy poligraficznej, prowadzonych akcji już w stanie wojennym. Myślę, że jednak tutaj ujęcie oddolne obszarów czy regionów jest no, bardziej właściwe, powiem, często oddolnie wypływały pewne inicjatywy, tym bardziej, że Moczulski i ludzie ze ścisłego kierownictwa wciąż byli w więzieniu. Częściowo ta jakby decyzje podejmowane były w Krakowie, ale to i tak było bardzo poza w pewnym sensie poza kontrolą, bo było spontaniczne. Czy nawet jeżeli Gąsiorowski został namaszczony przez Moczulskiego na prowadzenie działalności, kierowanie KPN-em jeszcze przed wprowadzeniem stanu wojennego, czy wielu osób słuchało tego, co mówi Gąsiorowski? Nie, no bo oni jakoś tam wyczuwali, że facet może nie być czysty, ale starali się robić swoje. Te działania wyprzedzające, przygotowanie się na możliwość siłowego rozwiązania i już jeszcze przed stanem wojennym wskazanie osób nierozpoznanych przez SB, które mają tworzyć struktury w podziemiu. I w Krakowie to się udało. Tyle. Dziękuję bardzo. Pan Maciej Gawlikowski prosił, ale prosiłbym krótko, bo jeszcze później panu oddam głos, a później Grzegorz Wołk drugą rundę rozpocznie. Dziękuję bardzo. Ja do tego bardzo ciekawego głosu pana profesora Friszke chciałem się odnieść. Pan profesor mówił, oceniał wiarygodność akt SB na podstawie głównie badań nad KOR-em. A to jest bardzo specyficzna... Tak, ale to jest dalej bardzo specyficzna, myślę, że nie oddająca zupełnie jakości pracy SB w terenie działalność. To znaczy, KOR-em zajmowali się najlepsi SB-cy, natomiast działaniami opozycji w regionach czasem zajmowali się idioci, korzystający ze źródeł informacji, którzy też czasem byli idiotami, a nie wybitnymi intelektualistami. I czasem nagromadzenie takich piramidalnych bzdur w tej działalności regionalnej bezpieki, w tych raportach, jest takie, że razem z kolegą zaśmiewamy się do łez, kiedy na przykład nie wiem, napisy, akcje napisów na murach są przypisywane człowiekowi, który od dziecka jest niewidomy. I SB zupełnie poważnie wysyłał to do centrali, że Zygmunt Łenek, niewidomy od 5 roku życia, że on własnoręcznie chodzi i maluje napisy po murach. To jest jeden przykład. Takich przykładów mógłbym sypnąć 50 z pamięci. Jest ich bardzo wiele, więc to jest jednak znaczna różnica. Teraz pracujemy nad książką na temat Federacji Młodzieży Walczącej w Krakowie i oni mieli jeszcze większego pecha, mieli jeszcze głupszych SB-ków. I tam już te bzdury są co krok. Kwestia NN-u. Pan profesor mówi, że nie ma żadnych źródeł, które mogłyby to zweryfikować. Ja rozmawiałem z dwoma ludźmi, którzy o tej działalności NN-u opowiadali, pomijając Leszka Moczulskiego. Z małej litery. Oczywiście NN-u z małej litery. Był to Romuald Szeremietiew i był to Restytut Staniewicz. Niestety Restytut Staniewicz nie żyje. Notacja, którą od niego odebrał IPN, była, no, delikatnie mówiąc, niewystarczająca. To znaczy, starszy mocno człowiek, który ma taką historię życia, jaką miał Instytut Staniewicz, jeśli ktoś do niego przyjdzie z dyktafonem, a on zaczyna od swojego dziadka opowieść, to jest oczywiste, że do 3 godzin to nie zdąży dojść do młodości. I ta notacja się urywa. On opowiadał o działaniach NN. Więc te źródła są, tylko trzeba ich poszukać. Choć teraz będzie już gorzej, bo ci ludzie nie żyją. Co do procesu KPN, my podjęliśmy pewne działania, nawet chcieliśmy zainteresować wydawców, zaczęliśmy przygotowywać takie wydawnictwo na temat obu procesów KPN. Niestety nie mamy takich możliwości edytorskich jak KPN, jak IPN, działając zupełnie niezależnie i niestety żadne wydawnictwo nie było zainteresowane taką pracą. Natomiast już pewne prace podjęliśmy, żeby to opisać.
Dziękuję bardzo. Ja zanim oddam głos panu Grzegorzowi Wołkowi, powiem tak. W sprawie NN-u z małych liter, ja też miałem okazję rozmawiać z Restytutem Staniewiczem. Przestudiowałem uważnie jego relację, którą pan Mirosław Lewandowski zamieścił na właśnie w jednym z portali internetowych. Ja powiem tak. Moja opinia o NN z małych liter jest taka oto, że była to grupa ludzi, moim zdaniem raczej kilkudziesięciu, nie kilkuset z całą pewnością, jak twierdzi Leszek Moczulski, z przeszłością akoską, którzy się zaangażowali, kiedy pojawiły się po 56 roku możliwości rzeczywiście w ogóle pisania w jakikolwiek sposób przyzwoity na ten temat, choćby w tak niskonakładowych pismach jak Więź. Podjęli coś, co później Leszek Moczulski nazwał akcją historyczną z dużych liter. 1000 egzemplarzy, to jest mało nakładowe. No w czasach, ale mówimy o rzeczywistości lat 60. To był mały nakład, jak na rzeczywistość lat 60. Ale nie kłóćmy się o nakład Więzi. No, tam, gdzie to było możliwe, starali się przypominać o działalności Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego. I oczywiście to też miało aspekt towarzyski, kontakty tych ludzi. Natomiast nie wierzę, powtórzę to bardzo stanowczo i żadna relacja Restytuta Staniewicza tego nie dowodzi, co do tego, co mówił na temat Szeremietiew, nie wiem, tym bardziej, że on zdaje się w latach 60. był za młody, żeby w czym uczestniczyć. Otóż nie ma, moim zdaniem, żadnej relacji znaczącej, wiarygodnej, która by mówiła o tym, że kilkaset osób prowadziło w sposób zorganizowany jakąś działalność quasi-organizacyjną, wykraczającą, mówię, poza spotkania towarzyskie i inspirowanie czy wspieranie się w publikacjach różnego rodzaju artykułów na tematy akoskie. I na tym poziomie jestem skłonny uwierzyć, że takie środowisko, do którego w tym momencie Leszek Moczulski, jako człowiek również relatywnie młody dla tych ludzi z pokolenia akoskie, a więc atrakcyjny, to jest bardzo często u ludzi z przeszłością kombatancką, starają się młodym przekazywać pewną wiedzę, inspirować ich, zachęcać. Już coś takiego oczywiście działało i miało miejsce. Natomiast być może kiedyś dotrzemy do dokumentów, które potwierdzą, to myślę, że to trop, który mówił profesor Friszke, jest interesujący, czyli zbadanie bardzo szczegółowej, zachowanej dokumentacji na temat takich ludzi jak generał Abraham, Pluta Czachowski i tak dalej, i tak dalej. Być może tam natrafimy na jakieś tropy, ale to trzeba zrobić i wtedy będziemy mogli pociągnąć tą debatę dalej. Na razie moim zdaniem tych dowodów jest za mało. Teraz ja się rozgadałem, a chciałem prosić o zwięzłość, bo chciałem, żeby jeszcze każdy zabrał głos, oddaję głos panu Grzegorzowi Wołkowi, ale proszę już teraz o krótkie wypowiedzi. Dobrze, to zgodnie z życzeniem będzie krótko. Pierwsze do Maćka. To nie jest tak, że KOR-em zajmowali się sami wybitni SBC-y. Tam też można znaleźć dużo bzdur. Prosty przykład. Możemy założyć, że na przykład tygodnik Solidarność z racji swojej rangi też zajmowali się nim wybitni SBC-y. A tam na przykład we wniosku kończącym inwigilację jest zapisane, że w redakcji byli przedstawiciele różnych nurtów opozycji oprócz KPN-u. Co jest akurat prawdą, ale uzasadnienie jest kuriozalne. Otóż ten funkcjonariusz pisze, że stało się tak dlatego, że w redakcji tygodnika Solidarność było zbyt semickie nasycenie członków redakcji. No i czy to jest prawda? Takich przykładów można mnożyć. Nie popadajmy tutaj właśnie w taką zabawową formułę. Trzymając się kwestii jeszcze właśnie tutaj SBA, AKPN czy generalnie opozycja. Ja oczywiście nie jestem naiwny i to nie jest tak, że mam pretensje do liderów KPN-u, że świadomie wpuszczali w swoje szeregi tajnych współpracowników. No nie oszukujmy się. Takie osoby jak Ryszard Żywiecki, no nomen omen autor najczęściej w drugim obiegu wydawanej broszury o Katyniu, bardzo dobrej swoją drogą, no tutaj trudno było przypuszczać, że jest tajnym współpracownikiem. Czy chociażby tutaj warszawski przykład Tadeusz Stachnik, który się obracał w bardzo różnych kręgach opozycyjnych. No wystarczy wziąć komunikaty KOR, ile razy on jest tam wymieniany jako osoba represjonowana. No. Apolinary Wilk, powstaniec warszawski. No, są ludzie bez, jakby z czystą kartą, bez cienia podejrzenia wobec nich, ale są też takie osoby jak Lachowicz, gdzie ja przynajmniej osobiście twierdzę, że tutaj należało zachować większą ostrożność. I to nie jest tak, jak powiedział pan Lewandowski, że dano mu jakieś ulotki podczas pielgrzymki do rozrzucania. Nie. On odpowiadał centralnie, on był osobą odpowiedzialną za całą akcję ulotkową, więc no nie mówmy, że jego rola była marginalna.
co do nurtu niepodległościowego, to ja tutaj rozwiążę kilka kwestii, bo zadałem sobie trud źródłowy, żeby odnaleźć jakieś ślady, nie tylko w IPN-ie. I na przykład w Archiwum Magnowych jest kolekcja generała Abrahama, gdzie nazwisko Moczulski nie pojawia się ani razu. Ja nie twierdzę, że panowie się nie znali, bo się znali i współpracowali, tylko o ile mamy tam całą masę dokumentów dotyczących właśnie tego, o czym była wcześniej mowa, czyli upamiętniania kampanii wrześniowej, żołnierzy Armii Krajowej, czy właśnie II wojny, tutaj jest cała masa materiałów, jakaś korespondencja z różnymi pismami, gdzie publikowano, walka o wmurowywanie różnych tablic w kościołach. Oczywiście taka aktywność była, natomiast no śladu takiej aktywności, o której mówi Leszek Moczulski, tutaj nie ma. Mało tego, jedna z osób, którą bodajże pan Lewandowski wymienił, pan Poznański jako członek nurtu niepodległościowego, jeżeli dobrze pamiętam, to chyba w jednej z polemik histmagowych to było w komentarzu. Dobrze mówię, bo nie chciałbym się teraz pomylić. Tak. No to jest osoba ewidencjonowana od początku lat 50. jako tutaj osobowe źródło SB i UB i później SB o bardzo dobrych dojściach, między innymi do polskiej emigracji w Londynie, tam też nie ma najmniejszego śladu, gdzie śmiem twierdzić, że jeżeli on byłby w taką aktywność wprowadzony, to nie omieszkałby o tym wspominać. Także tyle, jeżeli chodzi o nurt niepodległościowy. Co do procesu Moczulskiego, ja tu się zgadzam, że to jest temat fascynujący, ja zresztą dużą część książki chcę temu poświęcić. Zachowała się masa bardzo ciekawych dokumentów dotyczących przebiegu procesu, łącznie z tym, że SBCja była bardzo bezradna wobec sędziów, którzy prowadzili ten proces. Dopiero po stanie wojennym udało się, z sądu cywilnego wyrzucono sędziów, którzy nie słuchali poleceń bezpieki. Moczulski wykorzystywał to razem z pozostałymi współoskarżonymi. To się przekładało wprost, to o czym już była mowa, na rozwój struktury w regionie. No chociażby jedno z większych miast w Polsce, jakim jest Poznań, wcześniej KPN-u tam nie było. Proces sprzyjał temu, że tam też powstała komórka KPN-u. No takich przykładów możemy mnożyć. No tutaj bazą były właśnie komitety, które no uważam, że to tutaj faktycznie problem jest taki, że komitet komitetowi nierówny i z analizy centralnej nie sposób jest zrobić jakby całościowy obraz tej struktury, bo tutaj nawet miasta sąsiednie się bardzo różniły i ten aspekt lokalny tutaj jest potrzebny. Ale nie zgodzę się, że w przypadku KPN-u tutaj punktem wyjścia powinny być badania lokalne. Jednak moim zdaniem, żeby napisać rzetelny tekst monograficzny o strukturze KPN-u w jakimś mieście, no jednak potrzebny jest przynajmniej ogólny zarys, jak ten KPN funkcjonował w całym kraju, żeby wyłapać specyfikę danych regionów, wiedzieć, czym one się różniły, bo się różniły. I tutaj jakby furtki są otwarte. Ja jestem w posiadaniu jakichś prac magisterskich dotyczących tego okresu. Może to się kiedyś przełoży na jakieś publikacje, niekoniecznie książkowe albo artykuły. Bo to jest jak najbardziej cenne, ale podtrzymam zdanie, że ogólna monografia jest potrzebna. Oczywiście ona nie wyczerpie tematu. Tutaj panowie z mojej perspektywy, ja to widzę, że żądają troszeczkę czegoś niemożliwego, bo nie da się napisać na żaden temat książki, która wyczerpie wszystko. O Mieszku I czy Legionach Rzymskich bibliografia idzie w setki egzemplarzy różnych książek i dalej powstają nowe. No, podobnie będzie z opozycją i z KPN-em. Zgoda, pełna zgoda. No dobrze, to myślę, że miało być. Dziękuję bardzo za zwięzłość. Teraz pan Mirosław Lewandowski, proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Więc tak, jadąc po kolei, chociaż nie do wszystkiego pewnie się uda mi odnieść, tak, że przynależność Leszka Moczulskiego w wieku 18 lat do PPR i do PZPR to kwestia korzeni. Głęboko się z tym nie zgadzam. Takie patrzenie na Leszka Moczulskiego jest głęboko fałszywe. Ja nie wiem, dlaczego Moczulski tego w rozmowie z profesorem Dudkiem i z Maćkiem Gawlikowskim w książce Bez wahania nie powiedział wprost. 18 lat, chłopak uciekł z Warszawy, oboje rodzice w Armii Krajowej, siedział w Sopocie, miał związek z konspiracją niepodległościową. Tam w Sopocie powiązaną zresztą z żołnierzami wyklętymi. Chciał iść na studia do Warszawy. No zapisał się. Po 2 latach go wyrzucili. No,
Zapewne nie jest to powód do dumy, ale jeżeli uwzględnimy, że mówimy o czasach stalinowskich i uświadomimy sobie, że chciał studiować, no tak się zdarzyło. Natomiast absolutnie postrzeganie Moczulskiego tutaj, że to są korzenie komunistyczne, jak może to przejęzyczenie pana doktora, to absolutnie się z tym nie zgadzam. Kwestia nurtu niepodległościowego, to znaczy... Ja sądzę, że w trzech czwartych jest to spór rzeczywiście o interpretację, jak powiedział pan profesor Fliszke. Bo tak, nie budzi wątpliwości i to Moczulski podkreśla, że nurt niepodległościowy z małych liter nie był organizacją, nie miał struktury, prawda? Że było to pewne środowisko, że to środowisko istniało, się zgadzamy, że oni się kontaktowali, się zgadzamy, że Moczulski był częścią tego środowiska, się zgadzamy. To, że tam w dokumentach dotyczących generała Abrahama nie ma informacji na temat kontaktów z Moczulskim czy tematu jego rozmów, no w papierach bezpieczniackich przecież są informacje o bardzo zażyłych kontaktach Moczulskiego z Abrahamem i z wdową po generale Abrahamie, tak, które się skądś zapewne wzięły, no bo przecież Moczulski zapewne nie przychodził do wdowy, tylko do generała. Jeszcze, znaczy do, nie do jego żony, tylko do generała, ale też prosiłbym zwrócić uwagę, taka rzecz stosunkowo mało znana. W roku 75 lub 6 Breżniew dostał Virtuti Militari. W czwartym. Tak. I w reakcji na przyznanie Breżniewowi Virtuti Militari grupa kombatantów oficerów Armii Krajowej podjęła akcję zdeponowania swoich orderów w Częstochowie. To było w roku 1976, 3 maja bodajże, była ta impreza w Częstochowie, gdzie oni uroczyście swoje Virtuti Militari tam zdeponowali jako wota. W to miejsce ustanowiono medal Profidet Patria, który miał być przyznany wszystkim oficerom, którzy zdeponowali swoje Virtuti, ale został także przyznany jednej osobie, która nie była oficerem II Rzeczpospolitej czy kampanii wrześniowej. Tą osobą był Leszek Moczulski. I żyje jeszcze ojciec Rakoczy, Paulin z Częstochowy. Już jest bardzo stary, jak IPN jeszcze troszkę poczeka, to on umrze i wtedy będziemy mieli temat jak ze Staniewiczem. To znaczy będziemy mogli powiedzieć, no niestety już nie ma kogo o to zapytać. Mamy nagraną relację z nim, ale zapewne to co innego, jak my nagrywamy, co innego, jeżeli by nagrał, notacja byłaby zrobiona w sposób formalny, który o tym mówił. W Częstochowie są źródła. I teraz zapewne z tego faktu możemy wysnuć jakieś wnioski, że jedyną osobą i pierwszą osobą, która otrzymała ten medal, równy Virtuti Militari, tak to było, tak wynika z kontekstu, oddajemy Virtuti jako wota, dostajemy w zamian medal i jedynym, który nie jest jednym z nas, który dostaje ten medal, jest Moczulski. Otóż myślę, że jest to pewna forma namaszczenia Moczulskiego jako tego, który ta sztafeta pokoleń, który ma to ciągnąć. I teraz chciałbym, moim zdaniem kwestia nurtu niepodległościowego to jest tak naprawdę pytanie o jedną rzecz. Czy Moczulski, pracując nad programem niepodległościowym, który potem mamy w rewolucji bez rewolucji, wymyślił to wszystko sam? Czy też jest to efekt jakichś kontaktów i dyskusji środowiska Akowskiego? To jest tak naprawdę o to pytanie, bo jeżeli Moczulski mówi, był nurt niepodległościowy, prawda, myśmy tam dyskutowali, były na tym, to tak naprawdę on mówi, chce się podzielić swoją zasługą z tamtym środowiskiem. I teraz chciałbym zwrócić do tego, o czym mówił pan doktor Grzegorz Waligura, o tym, na czym polega nowum KPN-u, że partia polityczna, że program niepodległościowy. A mnie się wydaje, że, to oczywiście się zgadzam, to jak najbardziej, ale mnie się wydaje, że nową KPN-u, kopernikański przewrót KPN-u, coś, co będzie, co jest wkładem w historię naszego narodu na wiele dekad w przyszłość, a być może i więcej, polega na czymś innym. To znaczy, proszę zwrócić uwagę, Polacy od, nie wiem, Konfederacji Barskiej, potem od trzeciego rozbioru, walczą od Kościuszki, tu chyba Kościuszko miał największy wpływ, walczą o niepodległość i to jest pod wpływem Kościuszki, chyba najbardziej on to świadomie wyraził, walczą zbrojnie. To znaczy, Kościuszko pierwszy to jak gdyby w tej swojej brosurze, czy Polacy są w stanie wybić się na niepodległość, tą tezę sformułował. Są w stanie sami, nie obcy, nie Napoleon, prawda, tylko sami i zbrojnie.
I ten model zbrojnej walki o niepodległość, on obowiązywał w polskiej tradycji niepodległościowej praktycznie aż do żołnierzy wyklętych. Prawda? To jest ciągłe, jeżeli mówimy o walce o niepodległość, to z bronią. Stąd nawet było takie nieporozumienie, jak powstała KPN. To znaczy, jak oni mówią niepodległość, to wszyscy już widzieli, że tu chodzi o broń. No bo jak inaczej? Natomiast to, co zrobił Moczulski, co jak twierdzi, nie jest jego zasługą, ale jest wynikiem jego rozmów w tym środowisku, które on nazywa nurtem niepodległościowym, to jest właśnie wymyślenie, że w tych nowych warunkach, kiedy głównie kwestie techniczne, technologiczne powodują, że nie ma szans walka zbrojna o niepodległość, bo nas zgniotą. To zresztą już żołnierze wyklęci się na tym na własnej skórze przekonali, ale myślę, że to jest całe doświadczenie akoskie. Druga wojna światowa, już wtedy ta walka zbrojna nie miała sensu i to pokolenie akoskie, w którym toczyły się rozmowy po 56 roku, oni z tego wyciągnęli wniosek. Już walczyć zbrojnie nie możemy. I to jest ta myśl, którą sformułował mniej więcej w tym samym czasie Gandhi, którą sformułował w RPA Mandela, prawda, w Czechosłowacji Havel, a w Polsce, prawdę mówiąc, pierwszy był KOR tutaj. To znaczy walczymy bez użycia przemocy, prowadzimy działalność jawną, prawda, wystawiamy się na szczał, liczymy, że sytuacja międzynarodowa jest taka, że oni nas nie zamkną. Różnica tylko w stosunku do KOR-u między Moczulskim a KOR-em jest taka, że KOR uważał, że ta metoda wymagająca wielkiej odwagi cywilnej, że to jest metoda dobra, jeżeli cele będą ograniczone. Tu ja wiem, że tu jest spór, my się z panem profesorem pewnie nigdy nie zgodzimy co do tego, czy KOR to jest orientacja niepodległościowa, czy nie, bo my twierdzimy, jak żeśmy dyskutowali we własnym gronie, że podobnie jak przed pierwszą wojną światową, Dmowski to jest orientacja ugodowa, Piłsudski orientacja niepodległościowa i nie dlatego, że Dmowski był złym Polakiem, tylko nie widział szansy na to. Podobnie było w latach 70. KOR to jest orientacja ugodowa nie dlatego, że oni są złymi Polakami, tylko dlatego, że po prostu nie wyobrażają sobie w perspektywie swojego życia niepodległości. Natomiast podejmują walkę cywilną, walkę jawną, działalność jawną. Przewrót, który dokonał Moczulski, polega na tym, że on mówi, przejmuje od KOR-u te metody, ale stawiam sobie cele maksymalistyczne. To znaczy, tymi metodami będę walczył o rzeczy największe. I to jest wkład KPN-u, ja myślę, który, żeby to dobrze zrozumieć, to myślę, że trzeba dobrze przeczytać, przeanalizować rewolucję bez rewolucji. Trzeba sięgnąć do memoriału, który uważam jest bardzo ważnym dokumentem Moczulskiego z grudnia roku 76, który również tłumaczy sens tej gry z bezpieką, o której mówił pan profesor. To rzeczywiście, jeżeli ja się decyduję walczyć o cele maksymalne, bez użycia przemocy i mam nadzieję, że oni mnie pierwszego dnia nie zlikwidują, to ja muszę szukać jakiejś formy porozumienia. Musimy ustalić, że wy nie używacie przemocy i my nie używamy przemocy. Decydujemy się na walkę na tej szachownicy, przestrzegamy pewnych granicznych reguł, to znaczy wy nas chcecie zamknąć, ok, ja to przyjmuję, idę do więzienia, prawda? I teraz patrzymy, czy na tej szachownicy jesteście w stanie nas pokonać, czy nie. I PZPR tą grę kupiła. Prawda? Spróbowała się zmierzyć. To wszystkie analizy generała Krzysztoporskiego przed tym. Tak, kupujemy, idziemy w KOR-em, gramy z to w KOR-em, gramy z to w KPN-em, prawda? To znaczy, my ich nie kasujemy, nie mordujemy, oni nie wzywają do użycia przemocy i zobaczymy, czym to się skończy. My potrafimy im tak dopiec, że oni się sami załamią. Albo nie. Już pani profesor, już kończę. Pomijając więc i mnie się wydaje, teraz kontakty Moczulskiego, o których pan profesor mówił, to tutaj ja rozumiem, że chodzi o ten okres 76-77, bo w pewnym momencie pan profesor mówił 78-79. Ja się troszeczkę przeraziłem, o jakich kontaktach czy grze z bezpieką w tym okresie Moczulskiego mówimy. 76-77. Mówiłem tylko o kontaktach z Gerstą. Tak jest. Otóż ja myślę, że byłoby grubym z naszej strony nieułomnością, gdybyśmy chcieli udawać, że opozycja z tego okresu nie było kontaktów między opozycją a władzą. Były kanały, prawda? Moczulski miał swoje kanały. To był członek biura politycznego, profesor, on chyba był profesorem, pułkownikiem, pułkownik Załuski, prawda?
Kace, no przepraszam. W każdym razie to było jedno źródło informacji. Było źródło informacji pośrednie idące tam przez Olkusz, przez Makusza Woronicza i jego kontakty z członkiem biura politycznego, który tam z Olkusza się wywodził. No w tym momencie mi uciekło jego nazwisko, ale pewnie... I to, czyli to są dwa kontakty. I był ten kontakt, który Moczulski miał po złożeniu memoriału, to znaczy te rozmowy, które on prowadził z pułkownikiem Majem, prawda, o których pan profesor mówił. Jestem tutaj za tą interpretację tych rozmów pana profesora, jestem głęboko wdzięczny, bo rzeczywiście zdaję sobie sprawę, że niedoświadczony historyk, jak zacznie to analizować, to może dojść do takich wniosków, że nam włosy staną na głowie. Czy Korniej nie miał kanałów kontaktu z PZPR-em? No, o wiele lepsze i szersze były kanały kontaktu KOR-u, no z uwagi na to, że tam rzeczywiście możemy mówić o długoletniej działalności w PZPR-ze, dużej części tego środowiska, i po prostu były to kontakty towarzyskie. To Jacek Kuroń nie musiał rozmawiać z pułkownikiem Majem prawda, na temat, nie wiem, Leszka Moczulskiego, tylko po prostu spotykał się ze swoimi byłymi kolegami z tego okresu i spokojnie mógł sobie porozmawiać. Jak Olszewski z Namiotkiewiczem. Albo jak... Olszewski z Namiotkiewiczem. O, panie profesorze, ja bym chciał zwrócić uwagę na rzecz następującą, która znowu nie jest zbadana. Ja powiem, że jest to rzecz, która powinna zostać zbadana. Kwestia, o czym pisze Moczulski na przykład w liście do Gauzy, w kilku miejscach. Był taki pomysł w roku 76-7, żeby stworzyć w Polsce partię opozycyjną, pomysł w PZPR-ze, wśród członków biura politycznego, Kępa był wymieniany jako jedna z tych osób, żeby tam stworzyć partię opozycyjną. Moczulski przypuszczał, że to może mieć coś wspólnego z KOR-em i powstają nam wtedy dwie partie, prawda, PZPR i druga partia o programie socjalistycznym, socjaldemokratycznym, i Moczulski mówi, wtedy myślenie o niepodległości możemy sobie zostawić, prawda, na wiele lat. Kontakty, myślę, że bez trudu dałoby się między Kuroniem a tym środowiskiem ustalić. I więc nie mówmy, panie profesorze, że jedna opcja szukała kanałów kontaktów z władzą po to, żeby prowadzić walkę, a druga opcja, prowadząc walkę i osiągając swoje cele, tych kontaktów nie miała. Ale krótko, tak, bardzo krótko. To znaczy, ja tutaj kręcę nosem, ale to nie dlatego, żebym tezę główną, że tak powiem, kwestionował, że nie było żadnych. No były oczywiście, ma pan rację, towarzyskie. Natomiast na pewno nie Kuronia, bo to trzeba jakby rozumieć tamtą sytuację. Kuroń oczywiście mógłby pójść spokojnie na jakąś rozmowę. Nikt w tamtym czasie nie miałby mu tego za złe, w tamtych warunkach. Natomiast ze strony partii to było po prostu niewyobrażalne. Ktokolwiek, że tak powiem, ważny w sensie partyjnym, nie mógł sobie pozwolić na to, żeby zostać oskarżony o to, że jest, że tak powiem, z KOR-em się kuma. Więc były owszem jakieś pośrednie kontakty via Bińkowski, no bo Bińkowski miał jakichś znajomych, prawda, gdzieś tam Czerwona Kanapa właśnie via Bińkowski, profesor Lipiński znał, prawda, nie wiem, Secomskiego, ale to tego typu kontakty, one nie szły po głównej linii politycznej. I a propos tego Kępy jeszcze powiem panu, no jednak znamy już dość dużo tych materiałów i partyjnych też przecież. Nie było śladu takiego myślenia po stronie PZPR, że oni mają cokolwiek zmienić. Wie pan, to co pan powiedział byłoby, że tak powiem, świadectwem pewnego ich twórczego myślenia w partii. Już kończę. A nawet w 80-81 roku oni myślą w sposób tak toporny i konserwatywny. Oni nic nie chcą zmienić w tym systemie. Więc to były pewne marzenia, bym powiedział, że tak jest, a tak nie było. Daję panu minutę, panie Lewandowski. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Tylko jeszcze jedna kwestia do pana profesora Friszkę dotycząca tego, pan profesor mówi, Moczulski podjął grę z bezpieką i pan podał przykład jak Piasecki, jak Zabłocki. No, jest jednak zasadnicza różnica, to znaczy efekt tej gry. W efekcie gry Moczulskiego powstała KPN i rzucono Moskwie wyzwanie, ani Piasecki, ani Zabłocki. Więc ja bym chciał, jeżeli szukamy tradycji czy analogii między grą, którą prowadził Moczulski z bezpieką niewątpliwie w okresie przedrobcio, to ja bym raczej szukał u Piłsudskiego analogii. Jego gry z wywiadem austriackim, faktem, że był rejestrowany przez wywiad austriacki jako agent,
aż strach pomyśleć, Grzegorzu, co kolega Wołg mógłby napisać o Piłsudskim na tej podstawie, gdyby się akta jeszcze zachowały. Tam zdaje się sanacja później wyczyściła te akta, tak? A Zagórski został skasowany, żeby... No właśnie, ale ja bym raczej widział analogię pomiędzy grą Moczulskiego z Bezpieką przed Ropcie, bo to ona nie budzi wątpliwości, że taka gra była prowadzona. Ja bym raczej widział w tym, co robił Piłsudski. I w zdaniu, które u Maćka w filmie Pod prąd mówi Leszek Moczulski: paniczyki, nie chcę wam się dla polskiej ręki w gówna wsadzać. To znaczy, biorąc pod uwagę dysproporcję sił, cytując Piłsudskiego, biorąc pod uwagę dysproporcję sił między tymi ludźmi, tym środowiskiem, w którym działał Moczulski, a komunistycznym państwem i radykalizm jego programu, w moim przekonaniu było usprawiedliwione prowadzenie różnego rodzaju działań, zwłaszcza, że jak gdyby Piłsudski przetarł drogę, które potem jednak prowadziły i służyły niepodległości, a nie założeniu paksu. Dziękuję bardzo. Zanim oddam głos panu Maciejowi Gawlikowskiemu, jeszcze chciałem kropkę nad i w sprawie NN-u z małych liter postawić, oddając głos samemu... Rozumiem. Więc chciałem oddać głos samemu Leszkowi Moczulskiemu i każdy może skonfrontować to, co mówił przed chwilą pan Mirosław Lewandowski o NN-ie z małych liter z tym, co powiedział sam Leszek Moczulski w wywiadzie Rzece sprzed 20 lat. Pytanie. Ile osób pana zdaniem było zaangażowanych w działalność NN-u? Odpowiedź. W szczytowym okresie mogło to być nawet kilkaset osób, z czego większość bardzo luźno powiązanych. I teraz bardzo ważne zdanie. Stale pracowała nieliczna grupa, nieraz spadała do kilkunastu osób. To jest pierwszy fragment. I jeszcze drugi, króciutki, definiujący, czym zdaniem Leszka Moczulskiego był NN. W sumie NN był formą sprzysiężenia opartego na zasadzie: będziesz potrzebny, dostaniesz zadanie. Ja myślę, że te zdania są kluczowe i je można różnie interpretować i myślę, że tutaj tkwi też element przyczyn sporu między nami, czym był NN, a czym nie był. Bo to są wieloznaczne zdania. I to nie jest klarowne, moim zdaniem, opisanie przez Leszka Moczulskiego sprawy NN. Oddaję głos w takim razie profesorowi Friszkę, chyba że też rezygnuje. Nie, jeszcze mnie. Aha, dobrze, w takim razie, ponieważ pan Maciej Gawlikowski też, tak? Czy ewentualnie, na razie dziękuję. No, tak? Mam tylko jeszcze jedno. Proszę bardzo. Ale o kilku tysiącach ludzi w NN-ie, że Moczulski mówił i że w NN-ie było kilka tysięcy. Nie, mamy nagranie. O tym, że Leszek Moczulski mówił, że w NN-ie było kilka tysięcy ludzi, to nie ja powiedziałem przy tym stole. Ja się tylko do tego odniosłem. Dobrze, zostawię. Dobrze. To profesor Fryszka. Nie, bo ja cały czas będę... Ja rozumiem, że się zbliżamy do jakby rozumienia tego, czym ten NN mógł być, ale ja w dalszym ciągu się będę, że tak powiem, opierał takiemu... Bo tak, pamiętam i wiem, i mi opowiadano, no na przykład właśnie w więzi, prawda? Moczulski wiele lat bywał w więzi, Andrzej Wielowiejski o nim mówi, mój przyjaciel Leszek Moczulski. Bogdan Skaradziński, dziś żyjący, ale w kiepskiej formie bardzo już, też oczywiście z Moczulskim, to były te dyskusje właśnie o kampanii. Oni przede wszystkim rozgrywali drugi raz kampanię wrześniową, znaczy zastanawiali się, nie, ale nie chcę, żeby to brzmiało źle, znaczy to jakoś tak lekceważąco, nie, bo oni rzeczywiście analizowali niezwykle drobiazgowo kampanię wrześniową, szansę Polski, możliwość innej rozgrywania tej sprawy. Było to myślenie historyczne, a zarazem myślenie polityczne. Tamtego kluczowego, ważnego, szalenie dla całego tego pokolenia momentu. Oni latami ze sobą dyskutowali. W końcu, że tak powiem, Moczulski napisał swoją znakomitą książkę Wojna Polska, prawda? Która stworzyła go w gruncie rzeczy jakoś publicznie. No ale właśnie, czy moich, że tak powiem, przyjaciół starszych, Andrzeja Wielowiejskiego, czy Bogdana Skaradzińskiego uznać za członków NN-u? Oni by w życiu tak się nie zadefiniowali. I to jest pytanie, że tak powiem, no właśnie o tą sytuację. Jej treść, dyskusje historyczne, polityczne, w gruncie rzeczy to się, ma pan rację, to się nie da tego oddzielić, bo jest pytanie Polska-Rosja, prawda? Jak mogliśmy grać? Czy tak grać? Czy tak grać? Jakimi metodami? No siłą rzeczy przechodzi się na dzisiejsze sytuacje, jak się ludzie dobrze znają i mają do siebie zaufanie. To wszystko
tak musiało wyglądać przez lata całe. Tylko czy tego można nazwać strukturą organizacyjną? Ja tutaj mam co do tego zasadnicze wątpliwości. A co do treści tych wszystkich rozmów, tak, oczywiście tak to było. Dobrze, pan Maciej Gawlikowski. Jedno zdanie, bo rok 72, ukazuje się Wojna Polska i to ważny moment, bo młody człowiek mieszkający w Lesznie, Romuald Szeremietiew, czyta Wojnę Polską i szuka kontaktu z autorem. Po prostu znajduje Leszka Moczulskiego po lekturze tej książki i zaczynają knuć, zaczynają spotykać się. Obaj mówią, że to był NN, już nie wracając do tego. Służba Bezpieczeństwa o kontaktach Leszka Moczulskiego z Romualdem Szeremietiewem odnotowuje to, dowiaduje się w 75 roku. No jeśli ktoś twierdzi, że Moczulski był w tym czasie agentem, że tu agentura była tak blisko, że wszystko wiedziała, no, do 75 roku ich kontakty bezsprzeczne, niekwestionowane były niewiadomą dla bezpieki. Dziękuję. Jedno zdanie jeszcze. Tak, znaczy ja to absolutnie potwierdzam, co pan powiedział i właśnie chciałem jeszcze powiedzieć, że w gruncie rzeczy o tym mnie opowiadał tu wspominany z Poznania, no Boże. Recydustanie, którego ja znałem, bo on też właśnie bywał w więzi, to znowu jest kolejny facet, że tak powiem, z tego kręgu więziowego, więc ja z nim wiele razy rozmawiam. I on mi o tym właśnie opowiadał. Tyle tylko, że on to nazywał konwentem tam w pewnym momencie. I w gruncie rzeczy to nie chodziło o żadne kilkaset osób. To chodziło, no nie wiem, o krąg kilkunastu osób. Głównie publicystów historycznych. No on tam po nazwisku mówił. No i tak, owszem, Szeremietiew, prawda. No jeszcze, nie chcę teraz, zresztą ja to w książce swojej opozycji te nazwiska starałem się wymienić. Więc coś takiego było i ma pan rację. To trzeba bardzo mocno podkreślić, żeby to, że tak powiem, zostało. Żadnych meldunków ubeckich na temat takich kontaktów nie widziałem. Ostatnio przeglądałem akta, gdzie były materiały dotyczące Szeremietiewa. Nic takiego bezpieka nie wiedziała. Dziękuję. Oddaję głos panu doktorowi Waligurze także z nadzieją, że poza głęboką genezą KPN-u, o której tu głównie teraz dyskutujemy, też o samym KPN-ie jeszcze coś powiemy. Ale oczywiście muszę na początku zabrać głos w sprawie nurtu niepodległościowego, bo to jest, można powiedzieć, podwójny problem. To znaczy, zarówno te relacje czy Romualda Szeremietiewa, czy Rezydusa Staniewicza odnoszą się do lat 70. Natomiast to jest jakby jedno pytanie, na ile nurt niepodległościowy z lat 70., jeżeli istniał, miał związek ze środowiskami akowskimi. Bo w tym czasie, po pierwsze, większość już tych akowców nie żyje. Ci, którzy żyją, są już... No jeszcze żyje, no dobrze, ale to może, przepraszam, coś wycofuję się z tego, ale generalnie wśród tych osób uczestniczących w tych dyskusjach na ogół się ich nie wymienia. I to jest pytanie, bo ja przeglądałem dosyć sporo akt dotyczących rozpracowania takich ogólnych i środowisk niepodległościowych po 56 roku, błehakowskich, winowskich środowisk, jak i tak zwanej rozpracowania prawic ruchu ludowego. I tam rzeczywiście w bardzo wielu przypadkach są takie meldunki o różnych działaczach, którzy próbują właśnie dyskutować jeszcze po 56 roku, jak tu, czy opanować ZSL, czy na przykład ZBOWiT, jak wykorzystać te organizacje, jak upamiętniać tą działalność okresu II wojny światowej. I na tym etapie rzeczywiście dyskusje się toczyły w różnych środowiskach, natomiast rzeczywiście nie znalazłem tutaj, żeby dotyczyło to środowisk tych, o których wspominał Leszek Moczulski, natomiast nie wykluczam, że takie coś miało miejsce. Miejmy nadzieję, że się to kiedyś potwierdzi. Natomiast jest pytanie, bo na przykład pierwsze meldunki dotyczące nurtu niepodległościowego, spotkania nurtu niepodległościowego, to jest spotkanie z 76 roku w składzie Szeremietiew, Zieliński, chyba Szomański, Moczulski. Więc to jest ewidentnie jeszcze przed... Proszę? Nie, to właśnie to nie jest, bo tu jest zarówno... Tu, znaczy to jest zapisane w aktach jako spotkanie, tak, od Zielińskiego, meldunek, jako spotkanie nurtu niepodległościowego przed formalnym powstaniem tego nurtu niepodległościowego. Są to jakby osoby bezpośrednio związane z Leszkiem Moczulskim. I to jakby rzeczywiście wskazywało na to, że coś istniało, jakaś grupa, i to na to też wskazują te wypowiedzi i Szeremietiewa, i Stańskiego, że rzeczywiście jakieś środowisko, które się określało nurt niepodległościowy, istniało. Pytanie tylko, czy ono rzeczywiście wywodziło się tak daleko,
miało taką genezę sięgającą lat 50. czy 60. I to jest jakby zasadnicze pytanie, bo też trzeba powiedzieć otwarcie, że już niestety nieżyjący Wojciech Ziembiński, na przykład jeszcze ja miałem z nim okazję rozmawiać, to często powołał się właśnie na rozmowę z różnego rodzaju wdowymi po generałach i jakby po generale Abrahamie i stanowczo twierdził, że ona prostowała, że on żadnych tutaj kontaktów z Leszkiem Moszulskim nie miał. To prawda, byli w silnym konflikcie oczywiście, ale to też różnie. Różnie bywało. Natomiast no, są też takie relacje. Takich relacji też trzeba brać pod uwagę. Natomiast to może jakby na tyle. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o sam problem badania Konfederacji Polski Niepodległej, to trzeba też stwierdzić jasno, że środowisko byłych konfederatów jest dzisiaj bardzo podzielone. I z jednej strony mamy tutaj środowisko Szeremieciowa-Stańskiego, z drugiej jest Adam Słomka. Jakby każde to środowisko patrzy troszeczkę z innej perspektywy na dzieje Konfederacji. Ja przypomnę też a propos tutaj procesu KPN, tutaj rzeczywiście mamy ciekawe materiały w Instytucie Pamięci Narodowej. Parę lat temu rzeczywiście była taka inicjatywa opublikowania tych dokumentów procesowych, zwłaszcza, że w archiwum akt nowych są przechowywane nagrania przekazane chyba przez brata Tadeusza Jędziszaka. Tak, przekazane do archiwum akt nowych nagrania z procesu robione przez stronę KPN-owską, czy powiedzmy przez ich współpracowników i to jest też materiał dosyć ciekawy do porównania chociażby tego, co my wiemy o tym procesie z akt SB. To chodzi głównie o pierwszy proces, o ile pamiętam. Jeżeli chodzi tutaj o jeszcze tą grę prowadzoną przez Leszka Moczulskiego z bezpieką, to rzeczywiście ona istniała i o to też były zarzuty. O to też były zarzuty, na przykład przecież w momencie, kiedy nie tylko z bezpieką, ale również z PZPR-em, prawda? Że tu były na przykład takie zarzuty, pojawiały się w Zalesiu Górnym, że Leszek Moczulski pisał przemówienia sekretarzowi KW Kępie, na co Moczulski odpowiadał, że robi to dla pieniędzy. I oczywiście są takie zapisy, natomiast i są to pewne rzeczy powtarzane przez osoby, które w tym uczestniczyły, natomiast już... Powtarzane, nie powtarzajmy tego, bo to jest nieprawda, czyli nie ma żadnych dowodów na to, nikt poważny tego... Nikt poważny takich twierdzeń nie podnosił publicznie, to po pierwsze. Po drugie, nie ma na to cienia dowodu, więc nie powtarzajmy bzdur pewnie wytworzonych przez bezpiekę. To jest informacja oczywiście od pewnego współpracownika, ale natomiast... Tryłów z zagrobu tego współpracownika, natomiast, to teraz powtarza jako fakt. Nie powtarza jako fakt, tylko... Dobrze, ale sekundkę. Natomiast jeżeli chodzi o kontakty z Gaszteckim, bo tutaj wspomniał ten pan profesor Friszko, rzeczywiście te rozmowy były z Moczulskim, natomiast ja jeszcze bardzo dokładnie prześledziłem i wypowiedzi Leszka Moczulskiego do Gaszteckiego są naprawdę bardzo wstrzemięźliwe i bardzo praktycznie o niczym. To jest rozmowa o niczym ze strony Leszka Moszulskiego. A to też trzeba obiektywnie powiedzieć, że Janusz Lipski też z Gaszteckim rozmawiał. Natomiast jeżeli chodzi o ten kolportaż tutaj, o czym tutaj wspomniał pan profesor, właśnie tutaj jakby to największe przeciwdziałanie SB, czyli przede wszystkim przyjmowanie kolportażu, nawet nie tyle uniemożliwianie, co przyjmowanie, co też pokazuje przykład chociażby opinii krakowskiej, wydawanej w Krakowie w latach 70., gdzie dzisiaj tak naprawdę tylko w Bibliotece Jagiellońskiej mamy jeden komplet opinii krakowskiej. Przepraszam, znowu muszę wejść słowo. W archiwum Muzeum Armii Krajowej jest pełen komplet. Nie, wszystko się zgadza, ale chodzi mi o to, że po prostu tych kompletów w obiegu jest bardzo mało. Jest bardzo mało, po prostu podobnie jak dokumentów KPN-u. Konfederacja Polski Niepodległej w latach 79-81 wydała bardzo dużo dokumentów. One były często przekazywane za granicę, były tam publikowane. Natomiast, żeby dzisiaj znaleźć w różnej spuściźnie, tak jak nie wiem, odnajdujemy dokumenty Ruchu Obrony czy KPN-u, przepraszam, czy KOR-u, ich po prostu nie ma w takim powszechnym obiegu, co jakby też pokazuje, że albo one były w małych nakładach się ukazywały, albo też były bardzo prawie nie do dostania, tak. Ich jest po prostu bardzo z tego okresu, zwłaszcza pierwszego. Natomiast one też świadczą o aktywności środowiska i no to jest też rzecz, o której nie można zapominać. Natomiast ta jeszcze ciekawym wątkiem tej gry prowadzonej przez Leszka Moczulskiego z bezpieką mogą być losy Andrzeja Szymańskiego. Czyli to jest ta kwestia zachowanej teczki pracy TW Historyka, w której tak naprawdę wynika, że czy nawet sami
funkcjonariusze SB sugerują, że jest jakby osoba do wyciągania informacji tam przekazana i rzeczywiście to jakby wskazuje, jakby jest pewnym kolejnym dowodem prowadzenia pewnej polityki uzyskiwania informacji, które możemy dzisiaj nie do końca jakby podzielać. Natomiast no, trzeba też jasno jakby podkreślić, że te kontakty miały taki, a nie inny charakter, bo jakby te styczki z Andrzeja Szymańskiego jasno wynika, że no, pomimo, że formalnie współpraca zaistniała, to oczywiście sami SBC jakby przypuszczali, że jest to pewna gra ze strony Moczulskiego. Jeżeli chodzi o wykorzystanie akt SB, to one rzeczywiście są dobre, ale w okresie przedsierpniowym. Przede wszystkim przedsierpniowym, kiedy ta opozycja była w miarę mała. I mi dalej w głąb tym jest coraz gorzej, a zwłaszcza w okresie stanu wojennego. Tutaj ilość przekłamań na temat zwłaszcza środowisk, które prowadzą jakąś tajną strukturę, to tak naprawdę bierze się pewnie stąd też ze słabego ulokowania źródła informacyjnego. To jest też widoczne przed sierpniem, na przykład w rozpracowaniu Nowej, prawda? Te informacje, które nawet SB dostaje na temat Nowej, są takie, no, że nic z tym zrobić za bardzo nie można. Natomiast jeszcze ostatnie zdanie na temat tych badań oddolnych. Znaczy, badania oddolne są tyle potrzebne, że w pewnym momencie wszystkie tak naprawdę środowiska niepodległościowe w dużym stopniu rzeczywiście te struktury były działały oddolnie w niewielkim połączeniu z centralą. I tak samo to czy również, o czym tutaj panowie wspomnieli, Solidarności Walczącej, gdzie na przykład były oddziały jak w Rzeszowie, które były bardzo mocno zinfiltrowane, a były takie, które rzeczywiście ten stopień wiedzy SB był niewielki i to również dotyczyło KPN-u. I teraz stopień niewiedzy na przykład z SB wobec Solidarności Walczącej był taki tak ogromny, że po prostu często przeceniano jej znaczenie w tych dokumentach, które się zachowały. Natomiast nie da się często jakby zobaczyć wielu aktywnych środowisk bez wprowadzenia tych środowisk właśnie takich jak Konferencja Polski Niepodległej, która zwłaszcza w drugiej połowie lat 80. prowadziła bardzo dużo działań niezależnych, jakby luźno powiązanych centralnie. Tylko patrząc z perspektywy odgórnej. Ja wiem, że to bardzo trudne, no ale to na właśnie po pokonywaniu takich trudności polega nasz postęp wiedzy i jeżeli zakładamy w tej chwili, że panu Grzegorzowi uda się to w jak największym stopniu, a jak nie, to oczywiście będzie to dla następnych pokoleń do uzupełnienia temat. Dziękuję. Ja bym może powiedział, że nie dla następnych pokoleń, choć to być może też, ale dla następnych badaczy. No przecież nikt nie monopolizuje badań nad czymkolwiek, także i nad KPN-em. Ja myślę, że to nie jest wbrew pozorom kwestia przede wszystkim pieniędzy, tylko chęci, zainteresowania, woli. Każdy temat musi znaleźć swego autora bądź autorów. Pan Marcin Kasprzycki, proszę bardzo. Ja jeszcze tylko dodam, że to, autorzy Mirek i Maciek, no dali przykład i te opublikowane i w Niepokonanych i Pod prąd relacjach Gaz na ulicach, myślałem o filmie Gaz na ulicach relacje, wspomnienia też są źródłem, które trzeba weryfikować i krzyżowo konfrontować, ale są doskonałym materiałem, jednym z wielu, bo tak jak pan profesor Fryszko mówił, nie było relacji władza KPN, natomiast być może są w jakichś stenogramach komitetów wojewódzkich opinie na egzekutywach dotyczące rozwoju wypadków, prasa lokalna, oficjalna, podziemna, no relacje Solidarności z Konfederacją, zwłaszcza w okresie przed wprowadzeniem stanu i wiele konfliktów w strukturach, choćby w Krakowie, zarząd regionu i no złe opinia Konfederacji. Także to te nie tylko. Natomiast to wymaga wiele czasu ustalenia członków. Sam proces przynależności do Konfederacji wielostopniowy powodował, że tak naprawdę niektórzy ludzie też myśleli, że są... Koledzy ich myśleli, że oni są w KPN-ie, a oni byli tylko osobami stowarzyszonymi, współpracownikami.
przy edycji dokumentów też pojawiał się zarzut wobec mnie, dlaczego nie napisałem o tym człowieku czy o tamtym. Ja edytowałem dokumenty, natomiast jasno, to była perspektywa esbecka, więc jeżeli oni o kimś nie wiedzieli, nie pisali. Natomiast no, trzeba sięgać po te źródła uczestników tego ruchu. Na pewno. To tyle. Dziękuję bardzo. Już bardzo krótko pan Mirosław Lewandowski, ale bardzo krótko. Bardzo krótko, bo pomyślałem, że jednej rzeczy nie powiedziałem. Pan doktor Grzegorz Waligura mówił o inicjatywach oddolnych byłych działaczy KPN dotyczących badań historii, mając zapewne nas z Maćkiem na myśli. Ja myślę, że to nie dotyczy tylko KPN-u, bo przecież teraz jak pracujemy w tym projekcie IPN-u związanym z FMW, no to tam również w to są zaangażowani działacze FMW, tam Jarosław Wąsowicz, tam chyba przynajmniej dwie osoby, które piszą, są z Federacji. Również jeżeli chodzi o konferencje naukowe poświęcone Solidarności Walczącej, to na porządku dziennym jest, że kilka referatów jest wygłaszanych przez... Jest jedna różnica pomiędzy... Czyli to, że byli działacze zajmują się historią danego środowiska, nie jest niczym niezwykłym. Jest natomiast jedna różnica i znowu pozwolę sobie dać szpilkę. To znaczy my pracujemy poza strukturą IPN-u. My za akta z IPN-u płacimy. Natomiast w przypadku Federacji Młodzieży Walczącej, w przypadku ludzi, którzy pracują z SW, nad historią SW, oni robią to wewnątrz IPN-u. I to jest niestety dla nas no, zasadnicza różnica i też dowód na to, że temat dzisiejszej konferencji, jak pisać historię KPN-u, wskazuje, że IPN traktuje KPN inaczej niż innych. Nie wiem dlaczego, domyślam się, ale to oczywiście temat na osobną dyskusję. Czemu byli działacze Federacji Młodzieży Walczącej mogą nad historią FMW pracować wewnątrz IPN-u? Czemu byli działacze SW mogą to robić wewnątrz IPN-u? Byli działacze NZS-u wewnątrz IPN-u, natomiast my musimy to robić na zewnątrz. To jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe i no bardzo takie przykre, bo myślę, że KPN na to nie zasłużył. Znaczy ja muszę powiedzieć, że głęboko nie zgadzam z tą tezą, że IPN traktuje gorzej KPN niż inne organizacje, ale rozumiem skąd się bierze takie spojrzenie. Powiem, że to jest ta odmienność perspektywy, której nie przeskoczymy. Jeszcze pan Grzegorz Wołk prosił o głos. Tak jest, dziękuję. No ja się odniosę do tytułu, bo jestem jego autorem, więc od razu tytułu dzisiejszego spotkania. To nie jest tak, że traktujemy KPN inaczej, no ale też, proszę Państwa, no nie jesteśmy zawieszeni w próżni. To spotkanie się też z wiadomych przyczyn zawiązało. No tutaj jakby bardzo ostre polemiki związane z tym tekstem no były punktem wyjścia, więc uznałem, że tak zadane pytanie jest prawidłowe i tutaj myślę, że nie ma sensu doszukiwać się jakichś ukrytych podtekstów, tworzyć wizje nieprawdziwe, że IPN jest tutaj wrogo ustosunkowany do Konfederacji, bo tak po prostu nie jest. I mam nadzieję, że przynajmniej jeżeli o to chodzi, o ten aspekt dzisiejszego spotkania, tutaj wyjdziemy w zgodzie co do tej tezy, że Instytut no, tutaj ani lepiej, ani gorzej KPN-u nie traktuje, tylko stara się jak najobiektywniej badać i publikować teksty, tworzyć wystawy na ten temat i tak to wygląda. No, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że jako IPN więcej zrobiliśmy o KPN niż o KOR-ze, jakby się tak zastanowić. Bo przynajmniej dwie wystawy o KPN-ie, teraz sobie przypominam, które tworzył Instytut. Z 3-4 książki w Poznaniu i w Krakowie. Wystawy były na 100%. Kilka książek o KOR-ze nie kojarzę takiej zbiorówki, jak na przykład wydaliśmy o KPN-ie. Fakt faktem, że jakby stan badań przy KOR-ze był bardziej zaawansowany niż przy KPN-ie i to było potrzebne. I już kończąc, niestety znowu zejdę do takich szczegółów, ale myślę, że panów to może zainteresować, bo tak rozmawialiśmy też o innej perspektywie badania KPN-u, bo to też jest ważne, że jak patrzymy na tą organizację, no to te procesy, które nią rządziły, jak ona się zmieniała, ewoluowała, to jest ważne do wyłapania, no i no ja tutaj głównie mówię nawet sam do siebie, że muszę stanąć przed tym zadaniem i to jakoś zrealizować, ale
odnajduję ciekawe dokumenty, bo na przykład w archiwum Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Poznaniu znajduje się tekst wystąpienia jednego z partyjniaków, który w 1981 roku, podczas tego procesu, o którym tutaj dużo mówiliśmy, mówi tak. To nieprawda, że u nas nie ma więźniów politycznych. Są przecież KPN-owcy i historia kiedyś przyzna im rację. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja myślę tak, chciałem panom bardzo podziękować za udział w tej dyskusji. Ja nie będę jej podsumowywał, powiem tylko, że cieszę się, że udało nam się reguły akademickiej dysputy zachować. Natomiast chciałem na koniec oddać głos gospodarzowi naszemu, czyli panu doktorowi Zawistowskiemu, dyrektorowi Biura Edukacji Publicznej. I powiem zwłaszcza, że pod koniec padły bardzo konkretne zarzuty pod adresem instytucji, której jednym z najważniejszych biur kieruje. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Zgadzam się z tym, z tą tezą, że IPN traktuje inaczej KPN niż inne te organizacje. Tak mi się wydaje, że traktuje lepiej. Jest to pierwsze tego typu spotkanie na temat jakiejkolwiek organizacji, do której jest elementem polemiki, która zawiązała się publicznie, której od razu prosiliśmy o to, żeby się takie spotkanie odbyło i żeby to spotkanie było upublicznione. To jest, mam nadzieję, jakiś nowy model, który uda nam się wprowadzić. Zacznę od tego rzeczywiście zarzutu, do którego absolutnie się nie przychylę, teraz już mówiąc zupełnie poważnie. Rzeczywiście, wspomnieli panowie o Solidarności Walczącej, o Federacji Młodzieży Walczącej, ale też dla porządku trzeba powiedzieć, że ten projekt poświęcony Federacji Młodzieży Walczącej też został zainicjowany miesiące temu, nawet nie lata, bo to jest kilka miesięcy temu i on jest realizowany. A zapóźnienie w związku z badaniami nad KPN-em jest wielkim naszym wyrzutem sumienia i tutaj pełna zgoda, że te 13 lat. Ja mogę tylko na usprawiedliwienie dodać, że niestety temat opozycji, czy to przedsierpniowej, czy to szeroko mówiąc o oporze i opozycji w okresie PRL, w całości nas pochłoną przez te lata i musimy te luki ciągle uzupełniać. I praca naszego historyka Grzegorza Woka, chociaż nie tylko, bo przecież tutaj jest i pan Marcin Krzanicki i jeszcze Kasprzycki, przepraszam, pan Marcin Kasprzycki i jeszcze kilka innych osób, właśnie pani Homa Jasińska, która niestety nie mogła być dzisiaj z nami, pokazuje, że jednak te prace trwają. To nie jest dziura i ta dziura, mam nadzieję, nie będzie widoczna, przynajmniej z panów perspektywy, jeżeli ona jest widoczna, w następnych latach. Następna rzecz, która tutaj była poddana, już nie będę o niej mówił, jak pisać historię, czy od góry, czy od dołu. Mamy kilka takich przykładów, ale z drugiej strony, jeżeli zaczniemy ją pisać od dołu, to ta dziura, którą panowie dostrzegacie, którą my wszyscy dostrzegamy, żeby było jasne, to nie ma wątpliwości, będzie dalej trwała. Badania regionalne będą wymagały prowadzenia przez lata. To jesteśmy tego świadomi. Sami panowie tutaj podkreślali braki w dokumentach, konieczności rozmów. Pełna zgoda ze świadkami, historia robienia notacji. Tutaj też się nie zgodzę, że notacja Instytutu Pamięci Narodowej jest więcej warta niż notacja przeprowadzona przez kogoś spoza. Ona jest tak samo warta. Oczywiście jest tak samo warta dla każdego historyka. My nie dostawiamy stempelka instytucji, która daje coś więcej niż przeprowadzenie rzetelnej notacji przez badacza, historyka zewnętrznego. Natomiast mam nadzieję, że ta dzisiejsza dyskusja, którą zaproponowałem po tej polemice, która wywiązała się w artykule na Histmagu, ma tą bardzo dużą wartość dodaną. Po pierwsze, dyskutowaliśmy. Po pierwsze przekonywaliśmy się, po drugie przekonywaliśmy się, po trzecie mamy jednak jakieś elementy wspólne, do których doszliśmy. Rzeczywiście badania nad Konfederacją Polską Niepodległej są konieczne do kontynuowania przez instytut, w instytucie, ale również z udziałem badaczy zewnętrznych. I tu chcemy też mocno powiedzieć, że to będzie jeden z naszych kolejnych priorytetów, uzupełnianie tej białej plamy, która się na tej mapie opozycji przedsierpniowej, ale no nie tylko przedsierpniowej, bo i lat 80. przecież będzie pojawiała, że to będzie jeden z naszych kolejnych priorytetów. Oczywiście ważne jest w naszej pracy jedno. Doprowadzać istniejące projekty do końca. Nie rozpoczynać tych, których nie jesteśmy w stanie zamknąć w odpowiednim etapie czasowym. I myślę, że tutaj i badania Grzegorza Wołka, i
badania innych specjalistów z Instytutu Pamięci Narodowej. I znowu tego typu spotkania, konferencje będą tą mapę uzupełniać. I zapraszam do współpracy nie tylko panów, też nie będziemy ukrywali, przecież przy projekcie WFMW właśnie współpracujemy chyba z sukcesem, i innych badaczy, po to, żebyśmy mogli częściej wymieniać poglądy, częściej dyskutować i częściej mówić o KPN-ie, a wtedy ta historia, może rzeczywiście trochę zapomniana, znowu wróci na należne jej miejsce. Bardzo dziękuję panu wszystkim za przybycie, panu profesorowi Dudkowi za prowadzenie całości. Dziękuję. Dziękuję panu profesorom, panu dyrektorowi i panom za udział w dyskusji. I jeszcze jedno, bardzo dziękuję panu doktorowi Waligurze za to, co powiedział Andrzeju Szomańskim. I prośba, gdy pan dyrektor cokolwiek na ten temat napisał, jest wiele osób, którym należy zwrócić honor. I jedną z tych osób, której przyklejono etykietkę TW zupełnie niesłusznie, jest właśnie Andrzej Szomański. Dziękuję.